Partnerem odcinka jest marka Tołpa, która zachęca, by dbać o siebie w każdym nastroju, bo codziennie towarzyszą nam różne emocje i wszystkie składają się na to, kim jesteśmy. Kosmetyki tołpa z linii Body and Soul powstały z myślą o naszych potrzebach, które mogą być różne w zależności od dnia czy nawet od pory dnia. Spokój, koncentracja, energia. Tak nazywają się trzy linie kosmetyków do mycia i pielęgnacji ciała. Wybieramy to, czego akurat dla siebie potrzebujemy. Produkty wypełnione są zapachami zawierającymi olejki eteryczne, na przykład paczulą czy palosanto. Pielęgnują ciało, ale też oddziałując na zmysły, dbają o nasz nastrój. Mężczyzna też człowiek. Wiem, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że moje podcasty poprzedzają felietony. W tym cyklu jest trochę inaczej, bo ja właściwie nigdy nie wiem, gdzie ta rozmowa popłynie i specjalnie nie chcę wiedzieć, nie chcę tego do końca planować. Bo tak właśnie jest w naszych damsko-męskich relacjach. Nie da się ich zaplanować. One się zmieniają, bo my się zmieniamy. Płyniemy po tym oceanie razem. Czy to jest ratwa, kajak, żaglowiec, motorówka, katamaran, może skuter wodny? Różnie. Czasem nawet krzyczymy, człowiek za burtą. Czasami sami tego człowieka za burtę wypychamy, by zaraz potem rzucić mu koło ratunkowe, jeśli akurat nie przewidział naszego ruchu i nie ubrał kapoka. Pływamy po wodach wzburzonych, a czasem całkiem spokojnych. To są te dni, kiedy możemy wylegiwać się w słońcu i czuć spokój. Czy któraś z tych opcji jest lepsza, a któraś gorsza? Nie wydaje mi się. Każda jest ważna, bo czegoś nas uczy, chociażby tego, że nadal mamy ochotę tej drugiej osobie to koło ratunkowe rzucić. Kochamy wtedy, zdaje mi się. I czasem po prostu musimy to sprawdzić. Kiedy płyniemy w słoneczny dzień, też warto sprawdzać. Na przykład pytaniami. Jak się masz? Co u ciebie? Czy jest coś, co mogłabym, mógłbym dla ciebie zrobić? Albo, wiesz, chciałabym, chciałbym cię przeprosić, bo moje ego znowu wystrzeliło mnie z butów i załatwiłem, załatwiłam sprawę zbyt gwałtownie. I tak dalej, i tak w koło. Płyniemy razem, kobiety i mężczyźni, w różnych konfiguracjach. W poprzednich odcinkach z moimi gośćmi doszliśmy do wniosku, że jeśli chcemy partnerskich relacji, jeśli chcemy pożegnać model patriarchatu, wyjść ze... Starych schematów związku, przekazywanych przez przeszłe pokolenia, to warto na siebie po prostu spojrzeć jak na człowieka, nie na kobietę, mężczyznę. Być jak człowiek z człowiekiem. Ustaliliśmy też, że są męskie i kobiece energie i występują one w nas wszystkich. W kobietach także te męskie i w mężczyznach również te kobiece. I to też jest super. Dziś powymieniam się energią z kolejnym wspaniałym gościem. Oraz chyba znowu napisałam felieton. Dziś moim gościem jest Paweł Domagała. Fajny gość, który urzekł mnie tym, że nie boi się mówić o uczuciach, robi to publicznie. Co więcej, pięknie o tym śpiewa. Do tego wspaniale wciela się w liczne role aktorskie, jest mężem, tatą i fajnym człowiekiem, po prostu. Cześć, Pawle. Cześć, dzień dobry, hej. To mój trzeci cykl podcastów. Jeden jest o macierzyństwie, drugi o świadomym życiu. Brakowało mi męskiego głosu w tych naszych kobiecych rozmowach. Po trzech latach nagrywania doszłam do wniosku, że my naprawdę musimy zacząć ze sobą gadać. Bo większość naszych nieporozumień, kłopotów, nieudanych relacji wywodzi się z tego, że nie rozmawiamy, nie słuchamy, nie próbujemy zrozumieć. A to jest klucz do tego, żeby płynąć razem. Zgadzasz się? O, oczywiście, że się zgadzam. Myślę, że to nie tylko e, w, w relacjach damsko-męskich, tylko w ogóle w międzyludzkich. No dlatego właśnie e, tak jest, o tym człowieku zaczynam e, ostatnio coraz więcej najważniejsze mówić. Najważniejsze jest e, e, gadanie, pewna szczerość i no i takie otwarcie. Lubisz rozmawiać? Ja lubię, znaczy zależy z kim, ale generalnie lubię, ja tak, ja, ja wychodzę z założenia, że mówię e, otwarcie o tym, e, co mi jest, no bo to jest i zdrowsze, a po drugie to zawsze też działa na każdym, na każdym polu, to wytrąca broń przeciwnikowi zawsze. Nie wiem, ale to, no, no, Ty, nie, no patrz, to... na początek takie zdanie, że moglibyśmy właśnie postawić kropkę no. i sobie pójść dalej nie, siedzieć się przed domem na słońcu. Się, to się sprawdza <laughs> i, i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, w ka na każdej płaszczyźnie, że po prostu jeżeli e, nie wiesz, co powiedzieć, co zrobić, to powiedz prawdę i... E, Prawda i, się zawsze obrębi, No właściwie obrednie. z prawdą się nie dyskutuje. No nie nie, nie, nie ma co. Oczywiście, jeżeli się mylisz, to druga osoba, jeżeli ma takie same podejście jak ty i mówi ci też prawdę i jesteś na tyle otwarty, że nie, 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 nie jesteś wiesz, tak zabetonowany w swoich rzeczach, to to może też ci bardzo fajnie rozwijać i sprawić, że jesteś lepszym człowiekiem, wobec czego ja wychodzę z założenia, że zawsze warto mówić prawdę. No właśnie, no bo to, że ty masz swoją prawdę, nie znaczy, że ja mogę mieć swoją inną, nie? Znaczy, no, możemy mieć zupełnie, wiesz, inne Ale wciąż punkty, jest to inne twoje, punkty, moje. Punkty, tak, ale wydaje mi się, że jeżeli tak będziemy szukać takiej prawdy, prawd, to mm. że ona jest y, w, wspólna, a nie ma możliwości do niej dojść samemu, tylko, y, y, tylko poprzez, y, poprzez drugiego człowieka. Powiedziałeś, zawsze mówię, co mi jest i wytrącam tym y, na, broń, czyli... Tak. Zawsze potrafiłeś mówić o swoich uczuciach? Nie, nie, nie. O, o, oczywiście, że nie. Ale myślę, że już tak y, 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 jakiś długi czas tak zobaczyłem, że to się sprawdza i że to mi daje spokój i, 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 i pewnego rodzaju wolność. To 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 stosuję, bo no, po prostu to się sprawdza. A kiedy ty zobaczysz, że to się sprawdza? Jakiś, pamiętasz jakieś wydarzenie, że, że nagle się coś odmieniło? Czy to był jakiś taki proces u ciebie, że dochodziłeś nie, nie do tego? Nie potrafię wskazać jednego momentu, że o, o tym, od, o, od tego tak. momentu mówię. Od nie, ale, to, ale, ale to było jakoś Jakoś tak się działo później. Znaczy, takim może przełomem było, ja bardzo długo się chciałem wydać pierwszą płytę, Wydałem ją po, że opowiem ci o mnie, wydałem ją po trzydziestce. I tam rzeczywiście te teksty są bardzo takie osobiste i, i bardzo się tego bałem, bo pamiętam, że byłem na zdjęciach w Zakopanem i jakiś taki, wiadomo, wieczór ja zagrałem kilka swoich numerów, a wcześniej grałem... Ale jak... dla ekipy, czy dla Dla, kogo? dla, dla, dla kilku znajomych, dla, mhm. dla ekipy i tam kolega mówi, stary, ja pierdolę, jak ty tak szczerze mówisz, ja o tym tak w życiu, ty się tak nie boisz? Ja wcześniej... No widzisz, wcześniej ale jak to się nie, kojarzy od razu, nie? Nie, 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 nie? nie myślałem. Znaczy wiesz, bo ja to rozumiem, znaczy, bo to łatwo mówić. ludzie się boją mówić o swoich emocjach, ale też rozumiem, dlaczego tak jest, dlatego, że, że drugi... Inne osoby mogą to wykorzystać. No ty też powiedziałeś, wytrącam broń hmm. od tak, razu, tak, czyli tak, jakby z nastawieniem, że ktoś tam ktoś tak, czyha no, na to. Czyha. No wobec tego jakby to, 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 to rozumiem mechanizm, ale, ale zazwyczaj sobie wyobrażamy gorsze rzeczy. Jak już staramy się przeprowadzić w sobie jakąś zmianę, to e, zakładamy najgorsze. Jakby z mojego doświadczenia wiem, że nigdy to najgorsze się nie wydarzyło wtedy, kiedy myślałem. Wręcz przeciwnie, najgorsze się dzieje wtedy, kiedy się nastawimy, że zrobimy coś, coś, coś z, 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 zaciemnimy coś, e, i, i to, to wtedy się to wydarza. Wydajesz pierwszą płytę, i ona była rzeczywiście taka, że. E... Że ludzie się zastanawiali, czy to jest, y, czy ty śpiewasz rzeczywiście o sobie, czy ty sobie tak wymyśliłeś, bo są też tacy mhm. ludzie, co śpiewają. Ktoś im na przykład pisze teksty, mhm. oni to pięknie śpiewają, i y, później ludzie myślą, o to pewnie o nim, czy coś, mhm. tam dziewczyny mdleją, a to w ogóle nie jest prawda, bo to jest po prostu napisane, żeby fajnie brzmiało, ale u Ciebie jest o Tobie. No, ja wychodzę z takiego założenia. Też po prostu też y, inaczej nie potrafię. No, dla mnie pisanie piosenek to jest y, w ogóle ten proces tworzenia piosenki to jest dla mnie coś. Y, coś niebywałego. Myślę, że to jest taka magia nieporównywalna z niczym innym, bo to wiesz, piszesz sobie, nie wiem, w kiblu, czy w pokoju coś, bo bo, bo, bo już tak nie możesz. To jest dla mnie jakiś rodzaj takiej autoterapii. Ale to tak, tak czujesz tak po czuję, prostu. No. Może zazdroszczać się tego. I, I wiesz, to wychodzi, a potem coś, co było takie, nawet się potem tego wstydzisz. możesz, Nawet masz już tu przerobione i wypuszczasz to w świat i to nabiera nowego życia, i dla innych ludzi staje się czymś więcej niż piosenka. Ja zawsze podaję przykład tej pierwszej płyty. Opowiem Ci o mnie, która tam nie mieliśmy żadnego hitu, bo właśnie tutaj było z drugiej płyty. I, i ta płyta sprzedała się w 40 tysiąc egzemplarzy. To jest e, bardzo dużo. My nie mieliśmy w żadnym radiu, żadnego nie mieliśmy medialnego zaplecza, tylko po prostu ludzie, e, ludzie to kupili jakby, wydaje mi się, też szczerość i to no, było dla mnie e, bardzo wzruszające i, i, i myślę, że taka szczerość e, po prostu działa. I, nie i tyle, tylko, na nie tylko na płycie. Tylko po <laughs> prostu w życiu. Mężczyzna. Z jakimi określeniami ci się kojarzy to słowo? Mężczyzna. Znaczy pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, ale to raczej powinno być dla każdego, że dla mnie takim m, m, taką m, najważniejszym atrybutem męskości, to jeszcze gdzieś mówiłem, że po pierwsze jest wierność zasadom, którą się wyznaje. Mówiłeś, po prostu, nawet to mam napisane tak, to? E, A nawet e, no po prostu, żeby nie być hipokrytą, bo, 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 bo naprawdę można w dzisiejszych czasach powiedzieć wszystko, ale kiedy przyjdzie ten moment sprawdzam, e, to można naprawdę zrobić sobie i, i wielu osobom Yy, też krzywdę. I druga rzecz to na pewno odpowiedzialność, która jest yy, konieczna nie tylko w, w ogóle w życiu, bo moim zdaniem to jest yy całe, może nie całe, ale większość zło, zła świata bierze się z tego, że nie bierzemy odpowiedzialności sami za siebie. Nie mm -hmm. ja mówię tylko, że to mężczyzna, kobieta, każdy powinien wziąć odpowiedzialność za siebie. Jeżeli ty nie bierzesz odpowiedzialności za siebie, to ktoś musi ją i tak wziąć za ciebie. Czyli po prostu tak. zrzucasz no, a my kochamy zrzucać. na siebie, ale i też zrzucanie winy na, na innych, że jesteśmy zawsze, zawsze ostatni, m, ostatni w, tym, w tym łańcuchu, kto jest, kto jest winny, że mm -hmm. zawsze my jesteśmy, wiesz, ostatni, fajnie sobie tę perspektywę zmienić i zacząć od siebie i potem zobaczyć, czy rzeczywiście, bo to rodzi takie niebezpieczeństwo, że jeżeli zrzucamy wszystko na innych i wydaje nam się, że nie jesteśmy w takim e, miejscu życia, na jakie zasługujemy, to gdzieś też podświadomie e, staramy się zemścić na świecie na, e, e, za to, że... że, że, że no nam tak, nie bo wychodzi. to jest niesprawiedliwość, że, nie? że to jest, los się, nam tak, zawsze rzuca kłody, a t... inni mają lepiej. Wobec czego uważam, że, że wzięcie odpowiedzialności za swoje rzeczy, za złe, które się zrobiło, za dobre, które się zrobiło, y, poniesienie konsekwencji, y, to jest jakby kluczowe, żeby być takim człowiekiem. Ja tutaj wydaje mi się, No dobra, to... ale weź to trochę o tych mężczyznach jeszcze, no. bo my się jednak trochę no. różnimy I, i czy są jakieś takie mm, cechy... Stricte męskie, bo teraz się wiesz, wszystko to mhm. zaczęło mieszać. Kobiety są coraz bardziej sprawcze i rzeczywiście zaczęły brać bardziej odpowiedzialność za swoje życie. Mhm. I na przykład byłyśmy wychowywane w większość z nas, przynajmniej tych, które ja znam i z którymi rozmawiam, w takim modelu jednak właśnie, że ojciec to zarabia, głowa rodziny musi utrzymywać, a kobieta jednak wokół domu, dzieci, że były te podziały takie bardzo mhm. jasne. Teraz to się bardzo, bardzo zaciera, bo i mężczyźni biorą urlopy ym, tacierzyńskie, rodzicielskie, i kobiety dużo. Pracują. i czasem jest tak, że kobieta zarabia więcej, i to też jest trudne dla niektórych facetów, a niektórzy mówią, że to jest ok, bo na przykład lubią się opiekować dzieciakami i to się wszystko miesza. Tylko to, nasze, to nasze stereotypowe myślenie wciąż o tym domu i o, tym, o tej roli mężczyzny bruździ tu, wydaje mi się. Co, 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 no, 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 taka męska na pewno jest jakiś taki element rywalizacji, który jest wpisany w, w męskość, element takiego. Nie mówię tego w złym, bo to, to w dobrym słowa tego znaczeniu. Wiadomo, że no no może mówić... wszystko może być w dobrym e, albo w złym, bo kobiety e, potrafią też rywalizować na przykład o facetów, no. a nam często na przykład też zajętych, no. co na przykład <laughs> nie jest już w tej kategorii raczej e, słabej. E, tak, no to ale też my, no, jest jakiś taki archetypowy, coś mamy w, w, wpisane taki, takie taki właśnie polowanie. Dla mnie też jest to, co, co ja bym powiedział, co na, na, dla mnie na pierwszy rzut oka różni mężczyzny i, i kobiety, to jest, jakby to powiedzieć, to, jak wygląda przyjaźń między mężczyznami, a przyjaźń między o, kobietami. Super, fajnie, że to poruszyłeś. Że, 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 że przyjaźń męska jest jakaś taka bardziej, taka braterska, i to jest bardzo duża wartość, że i, 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 i a z, z obserwacji moich na przykład, jak, jakie relacje ma Zuza ze swoimi przyjaciółkami, a jakie ja mam z facetami moim przyjaciółmi, to, to są y, różne y, różne Tak próbujesz coś powiedzieć, ale żeby nie powiedzieć. E, tak. Nie, bo to to jest już taki bardzo osobiste, to, to no, musiał być bardzo No to bardziej konkretne. Ogólnikowo. No jak już powiedzieli Zuza, no to już teraz wszystko no, na nie, no, nie, 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 Ale uszy. to po prostu chodzi tak, że. Nie wiem, na, na, na czym to polega, że faceci mają jakąś taką chęć w, przeżycia wspólnej przygody, bardziej niż chęć wspólnego bycia ze sobą. Okej. Okay. Może tak bym powiedział, że widzę, że dziewczynom czasami wystarczy po prostu pobycie, wypicie, przegadanie. Przegadanie, wypicie sobie lampki wina, pójście wspólnie, a faceci muszą jakby yy, przeżyć tę wspólną przygodę. Okej, okay. a czy faceci rozmawiają o uczuciach? Oczywiście, ja z mojego doświadczenia i to tak miałem tak naprawdę zawsze, chociaż jestem wieś, z bloków z Radomia, że my z kumplami cały czas gadaliśmy o uczuciach. I, i, i ja nie. Może od dziecka tutaj, to od robisz. Dziecka, <laughs> wydaje mi się, że ja jestem w, w tym szczęśliwym momencie, że może trafiłem jakiś, w jakąś taką niszę, ale, ale tak. My du, dużo gadaliśmy o uczuciach, do tej pory dużo gadamy i, i, i się sobie zwierzamy. Z takich nawet bardziej egzystencjalnych rzeczy niż może z takich bardzo konkretnych szczegółów. My jesteśmy no, bardziej szczegółowe. Myślę, że kobiety są, są bardziej, bardziej szczegółowe. Wnikliwe. No, wnikliwe, tak bym mm -hmm. powiedział. To jest Też zauważyłem, że my na niektóre rzeczy cecha. nie zwracamy no. uwagi, hmm. które są dla nas jakby. Po poza percepcją, że nawet tak, nie zauważamy. Nie, nie rozkminiamy tego no. rzeczy. To jest, wydaje mi się, że też gdzieś to jest biologicznie e, nie wpisane. No właśnie, no bo y, my tutaj tak wiesz, ja nie chcę nas właśnie dzielić na mężczyzn, kobiety, ale chcę, y, rozmawiam z facetami, żeby właśnie wyodrębnić te cechy, u każdego są inne. Mhm. Tej męskości, tego postrzegania, żeby pokazać, że ta różnorodność też jest super, mhm. nie? Jesteś kolejnym facetem, który tu jest i mówi. Że gada z chłopakami, że faceci się otwierają, że mówią, a jednak cały czas panuje, wiesz, i patrzymy też na statystyki, na przykład, samobójstw facetów, które są zatrważające, bo są dużo wyższe niż u kobiet. Wynikają z tego, tak jak rozmawiam właśnie z psychologami, że mężczyźni jak się coś nie udało, nie powiodło, to właśnie oznacza, że nie są męscy, bo nie mają tej sprawczości, nie dowieźli, mm -hmm. wiesz, i po prostu nie dźwigają tego. I wydaje mi się, że to zostało narzucone właśnie kiedyś, kiedyś, dzieciakowi już, że chłopak ma być taki. Nagrałeś piosenkę łełe, uwielbiam ją, w mm -hmm. ogóle e, zajebista jest ta piosenka, wczoraj po prostu jeździłam z nią po Warszawie cały mm -hmm. czas o tym właśnie, że faceci płaczą i ty płaczesz i masz wywalone na to, że może to komuś nie pasować, nie? Znaczy, no to jest, wydaje mi się, zresztą, że tak mówię o sobie, ale to jest już najwyższy poziom męskości, że po prostu masz, masz, masz po prostu wyjebane no. na to, co, co inni, no bo często to bardzo wynika jakby z kompleksów, nie? No bo... Jeżeli coś już... Ja sobie tak myślę, mhm. że pewnie łatwo, bo jestem zadowolony ze swojego życia i z tego, co osiągnąłem, bo tego łatwo mi przyznawać się do, do jakichś takich rzeczy. No właśnie, płakania, że mam gorszy czas, że to że, 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 że się pomyliłem, do, do błędów, do jakichś fakapów, które zrobiłem, do moich uczuć, niż komuś, kto na przykład y, nie osiągnął a chciał. I, i, I tak mi się wydaje wobec tego, myślę, że to taki mechanizm też jest. I skąd on się bierze, nie wiem, bo też nie mam jakby takiej wiedzy, i nigdy się na tym nie, nie pochylałem. Na pewno jest to, w, wiesz, wpisane w nas już w wychowaniu, ale, ale dla mnie najbardziej, wiesz, imponujące jest, jak, jak ktoś, to, że ja płaczę na filmach, że, że, jest, że się wzruszam łatwo, że, że mówię, wiesz, o, 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 o moich emocjach, wydaje mi się, że to jest najwyższy przejaw męskości. Chciałam zapytać... Że, no, ale teraz też mi się wydaje, ja nie wiem, ja może ja się w innym środowisku obracam, ale taki stereotyp macho, no no. to jest raczej bekowy bardzo, wiesz. No, to jest na, naprawdę dużo obciach już dzisiaj. Ale jest tych macho jeszcze macie. trochę, wiesz. No, ale... Tak ja ich widuję na ulicach. No tak, ale raczej widujesz ich i masz... E, znaczy generalnie omijam. Znaczy masz bekę, nie? Mm. Ale jakby też spojrzeć... Pozdrawiam wszystkich macho. Pozdrawiam wszystkich <laughs> macho. Gdyby też już tak bardzo pragmatycznie do tego podejść i statystycznie... E, no to jednak mężczyzn, którzy coś jakby osiągnęli w życiu tak dużo, czy naukowców, czy biznesmenów, czy, czy, czy też i, i sportowców, no to nie masz już takich raczej ci macho mm -hmm. tak dużo nie, nie Macho osiągają. są na ulicy. Widzę ich w krótkich tak. gaciach i bez koszulek wiesz, ale Teraz też, ja tutaj, będę, bez ja, tutaj, ja tutaj też będę e, obrońcą mężczyzn, da, zawsze jest, ja, Ale tu nikt nie atakuje. Że, nie, nie ale nie. Ja mówię, że jest dużo takich e, mówienia o, 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 o Januszach. Mm -hmm. że Janusz, gruba bez koszulki... Bez Pozdrawiamy koszul... Janusza Habera. Tak. Gruba bez, bez koszulki w, 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 w klapkach. Właśnie macza, ale y, będąc już zupełnie uczciwym, bardzo dużo też y, analogicznie kobiet. Nie wiem, jaka jest na nich nazwa, czy grażyny. Też jest bardzo dużo takich kobiet, które chodzą po, po, po ulicach. nie? Tylko, że tak. jak gruby facet, Janusz wyjdzie bez koszulki, to jest obrzydliwym, obleśnym dziadem, a kobieta jest bodę pozytywna. I o, masz rację, masz rację. wobec tego. A, też fajnie, że to mówisz. Wobec tego ja uważam, że, że jeżeli już spróbować robić jakieś zmiany. No ale które znowuż są kobieta nie może wyjść bez koszulki. Y, no nie, no. A ale... Jeszcze jak pokażę y, jakiś, nie wiem, fragment piersi, widać sutek, który każdy z nas Ale ma. Ale nie, nie, nie mówię o, o takich kobietach, tylko mówię, wiesz, o takich grażynach. Grażyny. Dużo masz takich, nie wiem, dresiary. No, dużo okay, jest takich dobra. dziewczyn. I, 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 no i wiesz, ale też facetowi też nie wypada. Yy, wiesz, ja jestem wychowany dziadek mój zawsze mówił, co, co, co ja w krótkich spodenkach będę chodził. Ja się przed dzieckiem krydzieć, że chodzę w krótkich spodenkach, spodenkach, bo co ja jestem dziecko. A co by dziadek powiedział, jakby cię zobaczył w czapce w domu, bo mi na przykład zarzucają w internecie, bo ja kocham mm. czapki i chodzę w czapkach też praktycznie cały rok. Mm. I dostaję bardzo często w czapce nie. po domu, brak szacunku. Ja nie, mówię, Ale do kogo szacunku? Ja chodzę teraz w czapce, bo jestem. <laughs> Zaraz po tym jedę na, na, na farbowanie włosów. O, patrzcie, domagałam od Nie, to już teraz <laughs> będę miał zupełnie odjazd, bo tam przygotowuję się do roli i eksperymentujemy. Okay. Wobec czego jest to, to na razie w tragicznym stanie. Wobec znam czego to chodzi. z domu, wiesz? Znam te, znam te rozterki męskie właśnie z tymi fryzurami mhm. w domu, bo mój mąż robi to samo. Ty, więc no. dobrze znam e, i te zmiany. A już się zmieniał jakoś tak mocno? No tak, właśnie próbujemy, ale nie wychodzi to tak, jak sobie wyobrażamy, a już też boję się o te włosy, bo to, ile one przeżyły w ostatnim czasie, to jest... No tak, a faceci y, tracą, tracą włosy w pewnym włosy. wieku. Boisz no. się tego, że stracisz włosy? Tak, to był mój... Jest mój taki największy kompleks, bo ja, ja, ja uwielbiam włosy. No. długie także. I lubisz należy, z nimi właśnie coś robić, robić coś, nie? Lubisz z coś robić, no, najwyżej sobie przeszczep. No. Tyle, Spoko. No. Jesteśmy z tobą. Może na patronite. Właśnie, to by było coś. Dokładnie. Cegiełka na przeszczep włosów. Na razie nie musisz, oby po tej roli ci wszystkie nie wypadły. A propos wypadania włosów kryzys wieku średniego u facetów to jest też coś, co tak e, przeraża. My tu my mamy, dziewczyny też to mamy, kobiety e, ale wy jakoś tak bardziej chyba? Boisz no się wy... tego? Myślisz w ogóle o tym, że to ci dopadnie? Wiesz co? Albo wiem. przeciwdziałasz, nie wiem. Nie wiem, czy... czy, czy, czy... No, na pewno o tym myślę, nawet w takim kontekście, że, że... chciałem sobie kiedyś, niedawno zrobić tatuaż, nie? Mhm. Ale tak nie mam żadnego pomysłu, a potem miałem drugą myśl, że kurde, mam 40 lat i muszę sobie robić pierwszy tatuaż. Rozumiem, że zrobił, nie wiem, w wieku 15 lat jakiś bunt, ale w wieku 40 lat... Ale to lat... właśnie nie jest już bunt, tylko dlatego jest... robisz teraz, bo chciałeś zawsze mieć tatuaż. No, no właśnie wiem, wiem, ale miałem takie myślenie, że czy to jest rzeczywiście moja chęć, czy nie jest to początek jakiegoś A, kryzysu? Że się tak, i, i tak, i tak, i że wobec tego jeszcze sobie... A co ciekawe, że e, to czas. <laughs> już pewien, nie, bo co myślisz, że, że to jest najgorsze, <laughs> tak że już wtedy wolę na, na 60., że taki wyluzowany A, staruszek. Tak. albo Nie zrozumiałem 60, że 60, że 60. Przepraszam, czy Janusz... No. No, do Pawiora. <laughs> <laughs> Januszu, jesteś tu dzisiaj z nami ewidentnie. Zresztą widzieliśmy się ostatnio na urodzinach Janusza. To było zaskoczenie, dobrze, że tam nie padł. Słuchaj, no właśnie, jeszcze a propos kryzysu wieku średniego. Znam też takich facetów, którzy tak właśnie próbują na siłę być tacy młodzi całe życie. I to też mnie trochę tak rozśmiesza. Czyli wiesz co, to jest, e, za, może użyję zbyt mocnego słowa, ale takiego, żeby trochę prowokacyjnie, to jest zawsze żenujące, mm. e, jak, e, czy facet, czy kobieta, bo ja tutaj jakby tych rzeczy naprawdę... Jest, nie rozgraniczać. E, się nie rozgraniczać i gdzieś mnie to boli nawet, jeśli mówi, że facet, bo kobiety, wiesz, e, powinno się starzeć jakby z godnością i, i każdy wiek, a weź w... powiedz coś o kobietach, które się właśnie Nie. Że jakie to są Ale Kiedy chciałem to... powiedzieć, że każdy wiek ma jakby swoje piękne momenty tak. I piękne chwile I jest po coś I, i należy się na tym skupiać Wobec tego takie odmładzanie się i bycie takim nigdy już, wiesz, w wieku 60 lat jakkolwiek byś nie wyglądała. Nie, czy wyglądał, nie będziesz miał mentalności 20-latka? Dzięki, bo, bo, dzięki Bogu, nie. No, wobec tego nie wiem, kobiety faceci wiadomo, to jest żenujące. Ja się często wstydzę za facetów. Naprawdę takich ciadersów w wieku 60 lat, którzy chcą być te wyluzowani. I, 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 I wiesz, to widać kobiety mi się wydaje, że co... Yy, co na przykład ja też często po koncertach doświadczam. A masz takie, nazywamy to bardzo, bardzo źle, bardzo nieładnie, nie powinno się tak nazywać. takie, To może nie masz, ma. Tak. No <grym> powiedzmy szalone kobiety w wieku zaawansowanym, które... Dojrzałe. Dojrzałe, które są lekko zazwyczaj podpite i dalej i chcą tak, wiesz, tak przekraczają mm. taką Znam. granicę wobec... Tego, to samo robią, co dziadersi faceci. Tak. i one to robią, a dziadersi to robią do młodszych do kobiet, młodszych a... One to mm -hmm, robią i, mm -hmm, i jest ja to mam. straszne i, i ten rodzaj taki, że pewien rodzaj wdzięku, pewien rodzaj y, uwodzenia, filtrowania jest y, bardzo właśnie wdzięczny i, i z klasą, jak masz 20-30 tak. lat, ale jak masz 50 lat i stosujesz te same środki, to sorry jest nie. takie, sorry, mm -hmm. nie wobec tego, czego myślę, że taka, y, takie poczucie klasy, gustu i... E, estetyki, bo z tym ja to wiążę, z niczym jakby, nawet nie, nie mieszam w to żadnej moralności, tylko po prostu poczucie takiej estetyki, e, nie ma płci, że tak, zarówno faceci, jak i kobiety potrafią e, się zżenować. Z, z, się zachować. No i właśnie ten cudzowstyd później czujemy, nie, patrząc no. na to i tak nie wiesz do końca, jak się zachować. Najgorsze jest to, że... Mm, Ciężko jest czasem tak postawić takie granice i czasem tak wchodzisz trochę w to, a potem się czujesz ty okropnie. Nie, ja totalnie za, 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 od razu stawiam granice. I co ja mówisz? Jestem, ja mówię, nie, że już pani bardzo się niekomfortowo czuje z pani z zachowaniem. Jezu, ty jesteś i, super, ty jesteś taki szczery. I to Ludzie domagają mi prawdy, na Ja na, na przykład <laughs> też wiesz, ja za do, dostaję też, i finansowo, bo na przykład ja w pewnym momencie już powiedziałem, nie ma żadnych selfie, nie ma spotkań e, 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 po koncertach i, i, i tak, no, oberwałem za to, że, że, że gwiazdorze, a ja to mhm. zrobiłem jakby z samoobrony, bo po po pierwsze, często się tak zdarzało, że ludzie przychodzą, jakby na koncert, po prostu się pobawić. Ja to rozumiem, i to jest bardzo fajne, bo też im chcę to dać, ale jakby zatracza, zatracają tu się. To taki... się twoja rola kończy. To się bawcie, ale ja nie jestem jakby zabawką, że sobie mm -hmm. możecie 600 razy ze mną zrobić selfie, dotykać, gadać, pytać i jakieś głupie gadki. bo A druga rzecz jest taka, że z drugiej strony, co bardzo doceniam, i to jest naprawdę bardzo dla mnie ważne te takie szczere rozmowy po koncertach, co piosenka zrobiła, ale w pewnym momencie ja po prostu nie wyrabiałem z. Z ilością um, nie, swoich historii. nie swoich historii hmm. i każdy oczekiwał ode mnie, że jestem jakimś terapeutą, że, że muszę dać jakąś radę no bo skoro albo... tak napisałeś, tak zaśpiewałeś, no to pewnie wiesz tak, i, i uratujesz, Wobec nie? czego musiałem z tego zrezygnować dla własnego takiego y, komfortu psychicznego. I zdrowia psychicznego. Dużo się teraz mówi o zdrowiu psychicznym i o jego braku yy, i o tym, że to jest wszystko teraz zaburzone, bo żyjemy naprawdę w jakimś takim. że coś musi się wydarzyć, mam wrażenie, nie? Już myślałam, że to COVID może był, bo tak cały czas gadamy właśnie z Borysem, że coś musi po prostu pierdolnąć, żeby, żebyśmy się jakoś. bo idziemy w jakimś takim dziwnym kierunku, nie? I, I nie potrafimy o siebie zadbać, właśnie. Te granice się zacierają i to, co ty robisz, jest niebywałe. A powinno być normalne, że człowiek ma prawo postawić granicę i powiedzieć... Okej, okay, szanuję was lubię, ale ja źle się czuję w tej sytuacji. I zaraz mówisz, że bałeś się, że powiedzą, że gwiazd, nie? Znaczy, powiedzieli, tak, ale wiesz, powiedzieli co, ja też, nawet. Ja też na, na przykład, nie wiem, no jak jestem gdzieś, to też nie robię sobie selfie, jak mnie ludzie spotkają w prywatnej sytuacji. Bo Dzisiaj będziesz może... sobie musiał zrobić całe zdjęcie naukowe. Oczywiście, pod ale to jest. Jezu będę miała zdjęcie z Pawłem. Ale... Mojej pracy. I, 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 ale wydaje mi się, że ludzie to już coraz bardziej, coraz bardziej. Możesz y, właśnie nową, nową modę no. wrzucić, że to. To właśnie jest fajne. Ale też z drugiej strony wiesz no to mm, też nie obwiniam jakby środowiska ale też bardzo dużo osób wytwarza taką mm, wiesz, sztuczną rzeczywistość i też zależy innym nie wiem gwiazdom mhm. żeby jak najwięcej było było zdjęć żeby jak najwięcej się działo ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji że po prostu mam pracę i Okay, ale rozumiem. też nie wiem, też tak, że tak nie chcę tak oceniać, bo też nie wiem, jakby było, jakbym miał w innej, w innej, sytuacji, może też bym chciał tak Może po prostu też ktoś to lubić po no prostu. To, tak, może też. także ja tego jego... Ja po prostu mówię o sobie, że tak. dla mnie to nie jest komfortowe. komfortowe. Ale a propos, przepraszam, że ci jeszcze a wejdę. Proszę. A propos tego czasu, że coś musi pierdolnąć, jak rozmawiałaś tutaj z Borysem. No. Bo ja w drugiej stronie miałem takie, m, m, takie też przemyślenie, ostatnio z dużą sobie gadaliśmy, że... Ale z drugiej strony też... Y, żyjemy trochę w jakimś obrazem przeszłości, że kiedyś to ludzie mieli dla siebie czas, kiedyś, że kiedyś nigdy nie było lepiej. Znaczy zawsze... No właśnie, <laughs> może teraz mamy... mam tutaj taki cytat z, z ciebie. No. Powinno się tęsknić za tym, co będzie, a nie za tym, co było. Dokładnie. Ja uważam, że to jest, to jest w ogóle jakiś za, za, zaczerpnięte z kodeksu rycerskiego z jakiegoś XIII wieku, że rycerz, rycerz tęskni za tym, co będzie, nigdy za tym, co było. Mhm. I jakby wydaje mi się, że, że to jest ono. Tak naprawdę, patrząc czysto na fakty, żyjemy w bardzo dla nas, w bardzo dobrych czasach. Dobra, mów, odkręć mi to, o czym ja myślę ostatnio no jeżeli patrząc na, na to, że, nie wiem, długość życia człowieka, to, że na przykład już kobiety mają coraz większe prawa, że wszystko jakby idzie w do... My żyjemy nigdy w historii, nie, było, nie ma jakiejś takiej biedy. Oczywiście jest gdzieś w jakiejś, ale jakby tu u nas w Europie nie ma jakiejś takiej, wiesz, wielkiej biedy. Każdy jakby ma w miarę zapewnione możliwości, ma też ten socjal, zawsze gdzieś coś znajdzie. Wobec tego takiej historii komfortowości komfort Sytuacji nie było w czasach. I ja tutaj właśnie upatruję mm -hmm. problemy te wszystkie psychicznie tutaj powołując się na tą słynną, eksperyment ze szczurami, którym da, da, dano wszystko, i nie musiały o nic walczyć i przestały się rozmnażać i wyginęła cała mm -hmm. populacja tych szczurów. Nie pamiętam, kto to robił. To bardzo znany eksperyment, od czego ja tutaj uważam, że być może problemem jest to, że właśnie nikt nic o nas nie wymaga, świat nic. Od nas. Jezu, naprawdę wymaga. masz taką teorię, że świat o ten nie wymaga. Ja mam wrażenie, że cały czas coś ode mnie ktoś czegoś chce. Dlaczego co chce? No, wszystko. I, i teraz. I, I pikają mi telefony. I... Ale to są te, co raczej ty chcesz. Przecież umówmy się z całym przedsięwzięciem. Gdybyś przestała robić ten podcast, nic by się takiego nie stało. Gdybym nie przestał grać, nic by się takiego. No, nie zarabiałbyś nie kasy stało. i nie miałbyś no ta, no tak, ale. No tak, ale, to, to, są, ale nic... to są moje indywidualne sprawy, ale ja mówię, że jakby. Globalnie. Że jakby globalnie, no globalnie. Nic tak od nas. Yy, że jakby nie mamy takiego poczucia, że musimy być też trochę dla, yy, dla innych, o tak bym powiedział. Że wszyscy jest. Ja już na słowo autorozwój, samorozwój, ja już mam alergię. Jakby. My się teraz możemy pozwijać trochę. Tak, tak. Ale wiesz, wiesz, wiesz o co Zjemy, chodzi. Wszyscy chodzi. mają tak, tak, wszyscy tak. naprawdę to jest nigdy w historii świata ten autorozwój nie był tak rozwinięty i nigdy w historii <noise> świata nie było tak dużo depresji, nigdy w osachce. się wszyscy może konfrontują. Ostatnie teraz 10, ze sobą. 10 lat yy, po prostu samobójstwo i wszystko, a na przykład spróbuj znaleźć teraz jakiegoś yy, wolontariusza, czy cokolwiek, to wszystko bardzo spadło. Wobec czego wydaje mi się. Yy, że najważniejsze są te relacje z drugim człowiekiem, jeżeli chcemy stawiać na autorozwój, to jakby przez drugiego człowieka. To jest takie jakby moje Czyli rozmową. zagmatwane. Rozmową. A czym za ciebie rozmowa? Ciebie? No właśnie, czym za ciebie rozmowa. Yy, możemy podzielić to na taką rozmowę, bo tutaj też wiesz, mam takie zakusy, jednak poruszać trochę y, tematy związkowe, mm. bo mm. bardzo dużo jest, niestety, mhm. yy, nie wiem, jak to powiedzieć. Nieudanych relacji, mm. relacji, które się kończą, bo właśnie mm. ludziom się nie chce pogadać, mm. powalczyć, wiedzą, że mogą zawsze iść zmienić. Znaczy, przede wszystkim nie wiem, no, wydaje mi się, że rozmowa też jest słuchaniem, o czym często się zapomina, mm -hmm. czyli że po prostu słuchaj, że nikt jest, ja wychodzę z założenia, że prześwietna ludzkość bardzo sobie dobrze poradzi bez moich opinii. Na każdy temat wobec a nie czego Nie czasem, żeby wyra wyrazić? Nie? nie, wiesz, ja w, myślę, że ra raczej wolę być obserwatorem. A opinią... Ale trochę w piosenkach. No ale to, to, to jest to, to są jest, piosenki, tak. to jest jakby co inna sytuacja. Ale, ale nawet w takim związku myślę, że takie bezpieczeństwo, że, że, że druga osoba złudza, no, że może mi powiedzieć wszystko, że ja się nie, jakby, nie się? obrażam się. Ale no, powiedz, nie obrazisz się nigdy? Słucham. Nie obrazisz się Nie, nigdy? jeżeli mamy umowę i konwencja, jakby naszej rozmowy, jest, że mówimy sobie wszystko, i ja mogę to samo powiedzieć, i ona, no to wiadomo, może ci być przykro, może się zezłościć, ale się nigdy nie obrażę. I powiesz wtedy, że jest ci przykro. Powiem, że jest mi przykro, i, i wydaje mi się, że to mm, jakiś czas temu właśnie mieliśmy taką rozmowę, że musimy mówić po prostu wszystko, wszystko, wszystko. I, i, I tyle. No, i no jeżeli, widzisz, a to znowu z jeżeli, naszego wychowania kiedyś no. tak się mówiło, nie otwieraj się do końca. Tak, tak. Mężczyzna lubi tajemnicę, musisz być bardziej tajemnicza, żeby on tak cię właśnie zdobywał ciągle, żeby tak wszystkiego to by nie ale, wiedział. Ale ta tajemnica też jest ważna. Też trzeba no to powiedzieć. gdzie jest ta granica? To jest wszystko jest. Cały świat jest złożony jakby z paradoksów. I ja <laughs> e, naprawdę ja tak uważam. No. I, I uważam, że tak naprawdę ta magia czy ta metafizyka w świecie e, jest tym, że wszystko jest tak, ale nie do końca. I to, ale nie do końca jest, jest tą magią, nie? Ale no to można zwariować właśnie, bo no czasem dlaczego? nie wiesz, gdzie jest, to, do, gdzie jest ten koniec. Myślę, że każdy czuje wewnętrznie, gdzie jest to do końca. No, mogę, mogę powiedzieć. No tak, dla ciebie może być gdzie indziej. A mogę dla mnie mówić z jakby wszystko. Ale? I wszystko, ale ona nie, nie będzie widziała, co jej powiem za dwa dni, bo mogę jej powiedzieć, słuchaj, wtedy to coś, przy czym się upierałem. Mogę powiedzieć, kurde, wiesz co, zupełnie. Jakby też się tego nie boję, że zmieniam zdanie. Jezu, ja kocham zmieniać zdanie. E, I wobec tego. Mówię to zawsze tu w wobec tym tego, Wobec tego możesz. E, A lubi, jak zmieniasz zdanie? Myślę, że to trzeba by było Bo niektórzy pytać. nie lubią, wiesz. Nie, no, ale ja myślę, że no jak mamy. A wczoraj mówiłeś to. No ale to wiesz, to zależy jakby o czym ja to wtedy mówię, że przemyślałem to, no bo mhm. też rzeczy jestem człowiekiem, który dużo... Rozkwinia. Nie, jak już podejmuję jakąś decyzję, to mam ją bardzo przemyślaną, wobec tego łatwiej mi wtedy zmienić zdanie, bo mam jakieś konkretne bardzo argumenty logiczne, merytoryczne i nie, 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 nie są one emocjonalne, nie? Okay. wobec czego wtedy łatwiej mi zmienić zdanie, bo mogę sobie sam ze sobą dyskutować na argumenty i to mi bardzo też, wydaje mi się, ułatwia sprawę. A co jest najważniejsze w relacji damsko-męskiej? W jest tak bardzo dużo rzeczy. Znaczy ja, jeżeli chodzi no o... To powiedz o żadne, pięć, no nie, no, trzy, pięć. Że dla mnie wystarczy jedna, że tak naprawdę wszystkie inne rzeczy muszą być zatopione w miłości. Mhm. Bo bez tego, bez tego jakby nic nie ma, nie? A miłość jest, jak wiadomo, jest ważniejsza ważniejsza niż wiara, niż wiedza, niż wszystko. Miłość jest absurdalna właśnie, jest pewnego rodzaju moim zdaniem paradoksem. Jest czymś, co tłumaczy rzeczy niewytłumaczalne. Eee, właśnie nie, u, nie obraża się, nie unosi się gniewem. To jest coś, że jesteś w stanie i wybaczyć, i zapomnieć, i naprawdę zapomnieć, naprawdę wybaczyć rzeczy. Wobec tego, jeżeli każda rzecz jest zatopiona w miłości i, i jakby u jej podstawy jest miłość, to, to będzie dobrze. Mhm. Wobec tego, według mnie, to wystarczy Wystarczy. wystarczy. Tylko to. Ale na żeby wystarczy. była miłość, to ją, o nią trzeba cały czas dbać, bo jej się tak nie dostaje raz na zawsze. No, yy, znaczy miłość, ja uważam, że miłość jest... Pewnego rodzaju decyzją i musi być świadomą decyzją. Podejmujesz decyzję, że kochasz tę osobę i że jesteś z nią i że. Co też do, za to już dostawałem nie nieraz, że z, jakby jeżeli ja podejmuję, mówię o, konkretnie, że na przykład Zuza jest moją żoną, że kocham to, jakąś część mojej wolności składam w ofierze miłości. No wiadomo, nie będę się ruchał na prawo i lewo, czy nawet flirtował, jeżeli wiem, że to byłoby dla niej e, nie wiem, przykre, czy czy, czy jakiś żeby czego? E, no nie... jak to jest z tym polowaniem facetów właśnie, bo też powiedzieliście, że w, w męskości jest ten wpisany ten gen polowania i właśnie faceci się często tym e, tak przykrywają, że mówią, no ale to jest męska natura nie. i tu mają kobietę, a tu wiesz, Se, właśnie pierwsze... piszą smsy albo jakieś inne rzeczy. No, ale wiesz, gdybyśmy, dlatego jesteśmy ludźmi, to nas różni też od zwierząt, że, 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 że nie możemy iść za... Popendem. Popędem swoją, swoją naturą, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, to polowanie ja rozumiem poprzez na, wie, na wielu różnych płaszczyznach. Generalnie też polowanie, wiesz zapewnienie bezpieczeństwa mojej, mojej rodzinie na polu zawodowym. Bo też, jakby nie wiem, tak skacze. też ja o tym tak myślę, że, że byłoby bardzo źle, gdybym myślał, że na jestem tylko mężem, tylko ojcem, tylko ja jestem jakby wszystkim. I, I wydaje mi się, że dopiero takie całościowe, holistyczne, szerokie spojrzenie na siebie jako na człowieka. Jako na człowieka, znowu, że, że to, że jestem ojcem, ale jestem też mężem, ale jestem też pracodawcą, jestem też pracownikiem, jestem też kumplem, artystą. jestem artystą, jestem tym, 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 tym i tym. I, 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 i żeby, żeby być atrakcyjnym na przykład, to ja mam poczucie, że muszę być, dbać o każdą z tych dziedzin. Nie się to z bo tego być... jest sporo. No nie, no bo to jest po prostu życie. No, po, yy, nie ma takiego, nie wiem, ja wychodzę z założenia, że lubię po prostu życie, jakie ono by nie było, nie? To jest forma miłości, yy, nie? Jest, Do życia. Yy, no i, 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 i jeżeli ktoś, yy, znaczy nigdzie w żadnej filozofii, w żadnej religii nie jest powiedziane, że życie jest łatwe yy, i przyjemne. Nie obiecują tego <laughs> Nikt tego nie obiecuje. Wręcz przeciwnie, w każdej religii mówi, że my no, trochę nie jesteśmy tutaj u siebie i... A wobec tego, jakby nie, nie, nie ma co tak, już za bardzo wiesz. Przepraszam, na wody. Tak, mi też? Pewnie, oczywiście. Dzięki. Eee, potrafisz się przyznawać do słabości? Tak, bez problemu. To jest uwalniające, co? Tak, bardzo. Chciałbym, żebyś to powiedział, właśnie jako facet. Nie, no ja zdecydowanie jestem fanem przyznawania się do słabości. Uważam, że to jest mm, po pierwsze bardzo zdrowe i bardzo. Nie wiem, no uwalniające takie po prostu, czyste, totalnie ty wolne. A po drugie, też mówiąc, to jest broń atomowa na na wszystkich. Znaczy, no nie ma na To jest ciebie, Znów mówię, dostawanie no? swojej prawdy i ktoś no, może ci powiedzieć. No bo no, wiesz, jeżeli no. ja na przykład mówię, nie wiem, no, nie, nie wiem do jakiejś słabości mogę się przyznać, wiesz, no nie wiem, Paweł, boję się wielu rzeczy. No. Na przykład, nie wiem, jesteśmy teraz mnie w domu, boję się być sam w domu, nie? No, no to się odkrywam i znowu no. i pokazuję tą swoją słabość. No, no ale. Ktoś może mi mówić, ale po co ty się boisz, czemu ty się boisz, mm. I tak dalej, Ale to jest cały czas moja ta prawda, mm. nie? I z tym się nie dyskutuje, mm. bo jeżeli coś czujesz i to mówisz drugiemu człowiekowi, mm. no nie wiem, może to nie był dobry przykład, czekaj, bo tak się zakłopotka, muszę dać coś lepszego, muszę teraz wymyślić coś lepszego. Mm. E, na przykład mi, m, mojego męża, na przykład, wkurza, że ja nie potrafię tak dobrze podejmować decyzji, mm. bo ja się właśnie waham, zmieniam mm. zdanie i tak dalej. No ale to jest prawda o mnie. I jeżeli hmm. ja to zaakceptowałam, że to jest prawda o mnie, że ja to jest moja słabość, powiedzmy, no, że hmm. długo się zastanawiam i, i czasem hmm. mówię tak, czasem mówię nie, zmieniam zdanie. Jego to ma prawo wkurzać, hmm. bo on lubi właśnie tak jak ty na przykład przemyśleć i, i już podjąć tą decyzję, bo ona przemyślana. Hmm. A ja, a może tak, a może tak, a może tak. Ale to jest moja prawda, moja hmm. słabość i nikt mnie tym nie może w żaden sposób dotknąć, nie? że mi to wytknie. No, ale widzisz, to też jest ta bomba tomowa, że jak ci każe coś, słuchaj, podejmij decyzję, to mówisz sobie, tylko wiesz, że ja długo podejmuję decyzję i zmieniam zdanie. Jak dla ciebie to jest ok, to nie ma problemu. Zadzwoń za dwa lata. Zadzwoń trzem, za tydzień. I wtedy jak coś, to zawsze, ale ja ci mówiłam. I jest no jakby no czysta... właśnie, a my próbujemy no. bardzo często te słabości ukrywać, no. walczyć ze sobą, nie być szczerym wobec innych, mhm. denerwować się na siebie, mhm. że nie jesteśmy idealni. Halo ludzie, mężczyźni, kobiety, nie ma ludzi idealnych i w ogóle odpuśćcie te teorie, w ogóle, że ktoś jest idealny. I w ogóle im szybciej się pokocha te swoje słabości i się właśnie nawet je zakomunikuje światu, tym jest łatwiej, nie? Ja tutaj też oczywiście y, z moją teorią paradoksów y, muszę coś porozmawiać. Trzy grosze, że oczywiście tak, zgadzam się w 100% ale? z tym, ale też jest tak, że E, że takie kochaj siebie takiego, jaki jesteś, bo swoje słabości nie zawsze, bo czasem mamy chujowe słabości i trzeba to zmienić, bo okay. to jest chujowa e, no tak, sytuacja oczywiście. w nas. I żeby nie kochać w siebie, w sobie wszystkiego... Ale czekaj czy chujowe słabości to są takie, które robią komuś... No na przykład mogą robić tobie i, 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 i wszystkim krzywdę. Tak. I rozwalać ci jakby życie, nie tylko tobie, bo to, to, ale twojej rodzinie, bliskim, znajomym. Tu się wszystko. zgadzam w stu procentach. No właśnie, nie wiem, ale, masz, ale to już teraz no. zaczynam ten tę mm. twoją teorię paradoksu. Już tak. jestem, jestem, okay. należy, należy <laughs> już do tej drużyny. Masz rację, masz rację, no. Jakby nie ma Wiesz, nic no, gdybyś była białego nie wiem, No oczywiście, gdybyś, nie wiem, ze swo... Nie wiem, masz, jesteś... Szefową, nie wiem, na rybę rapuje mhm. jakieś firmy i od twojej szybkości podjęcia twojej decyzji, gdzie teraz w biznesie głównie liczy się szybkość, tak. a nie jakość podejmowania Dlatego decyzji. Dlatego nie jestem szefową firmy. E, no właśnie, ale gdybyś była i na przykład przez 100 osób mogłoby stracić pracę, to mhm. musisz to zmienić, chcąc być tu, albo, albo, albo nie, być tu. nie być tu. Albo robić coś innego. Albo robić nie? coś innego, nie? Tak. No, to jest no. taka moja teoria paradoksów. I to też dosyć upraszcza życie, Jakby, ale do, żeby to wiedzieć, to trzeba poznać siebie i właśnie swoje słabości. I swoje mocne strony, i tak próbować pokierować swoim życiem, żeby przede wszystkim dobrze się w nim czuć, nie? A nie no. na przykład spełniać oczekiwania, yy, nie wiem, rodziców na początku, później może partnera, później kogoś tam. Często swoje też zbyt wygórowane, no. które jak się okazuje, później nie są wcale nasze. Yy... O, czy potrafisz rozmawiać otwarcie o seksie? Czy ktoś cię nauczył tego i wprowadzał w seksualność jako młodego chłopaka? Czy się w Radomie na podwórku nauczyłeś? Czy jak to było? Wiesz, to znaczy zależy z kim. Ja publicznie bym yy, nie rozmawiał na taki temat, bo uważam, że to jest jakby sfera moja i Zuzy. Nie, no ja bym tam yy, Ale o, o to jest relacje. tak, nie ma problemu. To jest jakby... Ale ktoś cie, Ciekawi mnie to, bo... Nie, myślę, że się razem nauczyliśmy z Zuzą. Czyli bo, ale... bo teraz, wiesz, chodzi ale o to nie... wychowanie seksualne i tak dalej. Wiesz, wszyscy, oboje mamy dzieciaki, nie? I hmm. dużo ludzi ma dzieciaki. To jest, to jest cały czas taka też sfera która często jest taka owiana wiesz. A taką... czy znaczy wydaje mi się, że na przykład, bo to, to wszystko się jednak łączy z pewnym relacjami i bezpieczeństwem mm -hmm. w związku i, i no tego, co nie, nie, nie nauczysz nikogo bezpieczeństwa w związku i o rozmawiania szczerego trzeba o seksie. To najpierw to trzeba poczuć. Wydaje mi się, że to, co możemy robić, to mm, dawać przykład dzieciakom takiego bezpieczeństwa w związku takiego zrozumienia i że można ze sobą rozmawiać o wszystkim i to przejdzie, ale nie wyobrażam sobie, że pani co w szkole powie, jak rozmawiać o seksie. Nie, ja myślę no to, właśnie, że, że rodzice to, też mają to dużą jest naj, rolę. Wydaje największą. mi się, że najważniejszy jest ten, ten przykład, że no i tyle. Czyli nie można się też wstydzić, nie? No nie, nie, nie. nie no. A wstydzisz się czasem? Nie mówię teraz o seksie, tylko mówię o uczuciu no w ogóle wstydu. No pewnie. Się I co wtedy robisz? No zależy, co to jest. Jak mogę, to się wycofuję. Jak się wstydzę, no, to idę i się nie zastanawiam. Wyłączę sobie tę klapkę. No, ale mm. wiesz, w moim zawodzie wstyd to jest jakby... emocja, no, z, z którą pracujesz. Z, 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 którą, z, którą, z którą pracuję. No na pewno się mniej wstydzę, ale wiesz, że ja się... No, no wstydzę się, tak. No czyli facet płacze, wstydzi się, może zmieniać zdanie wciąż jest męski, bo jakby cały czas cię postrzegam mm. jako męskiego, Zuza cię postrzega mm. jako męskiego, myślę, że dużo kobiet cię postrzega jako męskiego, przede wszystkim ty siebie postrzegasz jako męskiego? Mm. Znak zapytania tam był? Nie, nie, ja totalnie <grym> się postrzegam jako męskiego. <grym> ja tutaj, wiesz, szukam jeszcze tych, bo ja widzę, jak kobiety mi zadają tu pytania. Mm. I tam jest rzeczywiście zawsze pytanie o tego ich faceta no. na końcu, nie? na przykład e, dlaczego oni mają taki problem z wyrażaniem emocji albo dlaczego się e, wściekają, zamiast powiedzieć, że jest im na przykład przykro, nie? że faceci mm. przykrywają często złością mm. prawdziwą emocję, która jest. No może tak, wiesz, że... może gadaj z kumplami, no bo ty się nie wstydzisz, ty mówisz, jest jak to, jest. To że się... to jest twoja uwalniająca w prawda. Wydaje mi się, że to też ma... No nie jestem psychoterapeutą, ale takie rzeczy to... Hmm... to... jest cały wykład, na przykład profesora de Barbaro o mhm. tych relacjach w rodzinie, bo to często, wiesz, on się w się wkurza, to są bardzo... Bardzo skomplikowana sytuacja. Ja się nie czuję jakby na siłach nieznajomych. Nie no ale jakby... dobra, ja, dziś, ja, ja cię no. pytam jako faceta po no. prostu, jako kolegę. Czy, no. czy jak patrzysz na swoich też znajomych, czy słyszałeś też na przykład, albo widziałeś, no często widzisz różne pary też, hmm. nie? I to, że się facet na przykład wścieka. Tak samo kobiety też się wściekają. Też na się przykład, się. jeżeli Borys mi wytknie jakąś moją słabość przy ludziach, to też się wścieknę. Znaczy Wynika nie, to ja, z tego, ja że bym, się zawstydzę, na przykład. Ale ja to, to rzeczywiście też myślę, żebym się zdenerwował. Ale to też rozmawialiśmy o tym nieraz z zą obserwując inne jakby pary. Mhm. Tutaj muszę przyznać, że częściej widziałem, że kobieta tak robiła facetowi niż, niż na odwrót. Ogóle, nie? Że jakby tak, ja to nazywam takie lekkie, lekkie ośmieszanie mhm. publiczne. Ja tego jakby tego tego nie znoszę, nie? Ale z też... Żadnej z żadnej strony. żadnej strony i to jest bardzo niefajne i wtedy rozumiem, ale też uważam, że co uważam, taka podpowiedź, nie wiem, dla kobiet, bo, bo też stereotypowo się mówi, że to facet powinien obsypywać kobietę kwiatami i, i, i wszystko. Ja uważam też, że kobieta Y, y, powinna oczywiście mówić, ale mówić, jakby. Facet musi się czuć doceniony. Każdy się musi czuć y, y, doceniony. I to jest bardzo zdrowe dla związku, że, y, że kobieta też, y, y, wiesz, bo też nie mówi tylko o tym, co się złego zrobiło, ale o tym, że zauważa, to, się zauważa te, dobre te dobre rzeczy. Dobre rzeczy na i przykład A jakieś, na przykład takie rzeczy, które mogą być hmm. y, zupełnie zwyczajne, ale lubisz na przykład, jak Twoja kobieta je zauważy, że zrobiłaś. No nie wiem, tak, że na przykład, coś posprzątałem. No, wiesz, dobrze, To są takie, to są takie przecież wiesz... przecież się składa z tych malutkich rzeczy, takie, nie? Na takie, co dzień. Takie mam, takie, takie małe rzeczy, nie? Że na przykład, o, albo nawet, żeby gdzieś widział, fajnie wyglądałeś, fajnie się wypowiedziałeś, ale też potrafi mnie zjebać, jak coś powiem głupiego i ja się totalnie mam z tym bezmówić. Mówię, no rzeczywiście, ale na co jeszcze raz mogę zrobić? No to na znaczy, wiesz, mm -hmm. ale to tylko dlatego jakby mam taki luz, bo wiem, że jak zrobię coś dobrze, to też dostanę feedback i tylko i zły. Też a propos tych codziennych dla dzieci też ważne, tak. nie? Jako rodzice, żebyśmy to A propos robili. tej właśnie takiej codzienności, to mi się wydaje, że takim najmniej docenianym, a bardzo ważnym rodzajem miłości, to nawet Louis spisał w Czterech Miłościach, że to jest najważniejszy rodzaj miłości, to jest przywiązanie, które jest często ma takie, że to bardziej przywiązanie niż miłość. A dla mnie tak jakby, jakby przywiązanie jest takim bardzo pięknym, wiesz, rodzajem miłości, że, że my już mamy wypracowany jakby swój język, że tylko my wiemy o czym mówimy, że wiesz, masz jakąś sytuację i nie wiem, nazywasz ten, tą szklankę jakoś tam, z mhm. się kojarzy i mówisz, a gdzie jest, nie wiem, Kasia? I mhm. tylko ty i Borys wiecie, że to jest. Albo śmiejecie albo się, albo z, z, tych się z tych żartów. My się czasami śmiejemy, a nie. nikt się nie śmieje. No właśnie. Wobec tego to przywiązanie jest bardzo ważnym czynnikiem miłości, moim zdaniem. Słuchaj. O, A w jakich przekonaniach o męskości wzrastałeś? Wyszedłeś z domu z jakimiś przekonaniami, co facet powinien, i potem sobie wypracowywałeś swoje, czy dostałeś taki po prostu, wiesz, taką skrzynkę z narzędziami w domu, czy to nabywałeś, jak to się u ciebie rozwijało? Pomyśl sobie spokojnie. To no, jest ja chyba taki, taki bardzo stereotypowy, ale nie jakiś. Nie, nie mam poczucia, że, że mama była przytłoczoną kobietą, bo, bo, bo na równi z tatą i, i pracowała, i wszystko było także hmm. Też kurde. A tata ci powiedział, że masz być jakiś nie, jako facet? Nie, 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 Mówił nie. ci, że powinieneś to, 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 albo nie powinieneś robić tego jako facet? Nie, nie, nie. Mój tata też wiesz, co dużo wyjeżdżał, jakby yy, pracował bcgm ja mam taki też obraz, ale wydaje mi się, że w naszych, w tych czasach, w których ja wzrastałem, zwłaszcza w Radomiu, to było o tyle ciężko powiedzieć o tych stereotypach, bo to była jakby inna rzeczywistość. To było lata 90. wszystko padło w Radomiu, było 80% bezrobocia, po prostu i matka i ojciec zapieprzali od rana mm. do wieczora wobec tego E, a dzieciaki, a dzieciaki trochę, m, trochę był, wiesz, wobec czego no, my tak trochę sami ten świat e, 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 sobie nazywaliśmy, y, i tak no, ale to, to też była dla mnie osobiście duża wartość, że, że, że się wychowywałem w tamtych czasach, w tamtym miejscu. I bo to było bardzo specyficzne środowisko, że każdy jechał na tym samym wózku i, i bogaci i biedni byli jakby w tym samym balonie. Ja miałem kolegę bardzo bogatego i bardzo biednego i, i typu takie akcje typu, że wiesz, że, że jedni rodzice jednego kolegi dawali żarcie drugiemu przez niego i był w ogóle luz. Nikt się nie czuł ani lepszy z tym, mm -hmm. ani tylko to było. Bo to nad czym ja ubolewam i wydaje mi się, że też że w związku z tym też jest i ten kryzys taki, taki rozwarstwienie między tą męskością i w ogóle to, że my żyjemy teraz w tych swoich bańkach, tak bardzo... bardzo. bardzo osiedlach, banieczkach. Osiedlach, tutaj takich jakichś, wiesz, Warszawka, tutaj trochę mniej Warszawka, tutaj coś tam i, i, i nawet jak, wiesz, jak jeżdżę po Polsce, to widzę te różnice, mhm. ale też nawet pod względem takich bycia bycia takim może młodym mężczyzną, że oni mają zupełnie inne w tych takich bańkach, powiedzmy, no, no Warszawki, brzydko mówiąc. Może powinnam zaprosić jakiegoś takiego dwudziestolatka sobie no. pogadać, nie? To no. może być ciekawe. Bo to jest na przykład dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, jak oni to postrzegają, bo my tak. jesteśmy trochę to, co wiesz. My się... No my poza tym trochę już przepracowaliśmy. No. Byłeś na terapii? Byłem, byłem, tak. Cały czas jestem. tym. jak? No nie no, bardzo dobrze. No, no też wie. super, że to powiesz, no, no bo no. ludzie też mówią, że w ogóle e, na terapię chodzą słabe usze albo ci, co e. mają problemy psychiczne. Czy to też, myślę, że to jest taki stereotyp, który też wynika, mm, z tego, że nie czytają, nie wiem, ja moim... Yy, Mo, moim takim idolem w ogóle jest, znaczy idolem, no bardzo dużo mu zawdzięczam jest C.S. Lewis, mhm. no to on już w 50. latach pisał o, o, o terapii, że każdy powinien przejść, też tak przejść terapię, bo, 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 bo nawet on wychodzi wie, z założenia, że na jak już jesteś wierząca, to spowiedź bez terapii, bez tego, bo mówisz wtedy nieprawdę na na spowiedzi, jakby to nic ci nie daje, wobec czego musisz mieć zdrowe uczucia, żeby mm -hmm. móc. Y, no by się on, ze sobą skontaktować, no, nie? No, no. A co dopiero potem z innymi się tak, skontaktować? Tak, Ja bardzo polecam. Też, też no, myślę, że bym zwariował, zawsze w tym takim okresie, y, wiesz, y, no, wyjazdów, Jak dużo koncertowałem, tak bardzo dużo, to, to ja bym już na takiej granicy, wiesz, że już ło. Bo tam już było naprawdę na, na, na grubo I, i ci ludzie właśnie wtedy też zrezygnowałem. Ze spotykania się z ludźmi. Higiena, Higienę, BHP pracy. Nie? pracy no. yy, dużo wyjeżdżasz, bo taką masz pracę. Yy, twoja żona też ma taką pracę. Mhm. Jak to ogarniacie, żeby dom się kleił? Czy ty masz jakieś obowiązki domowe? Wiesz, co, no, jak jestem, to jestem. No To wiesz, jak to jest. Nie ja jak wiem. jestem, to jestem. Jak mnie nie ma, to mnie Chcę nie podpytać, ma. Chcę podpytać, jak to jest u nas. Ale mamy obowiązki, dzielimy się i, i kto, gdzie, dzieci. To jest cała, cała, cała logistyka. Ale ja rzeczywiście bardzo długo miałem taki dość poważny problem z tym, że wyjeżdżałem. Tęskniłaś? Ja tęskniłem i bałem się, że tam będzie wszystko nie, nie, nie wiesz, nieogarnięte. Miałem ogromne wyrzuty sumienia. Eee, ale czemu miała być nieogarnięta? No właśnie, e, nie wiem. Dlatego też, <grym> też wiem, że jest, bo to jest, wtedy sobie jakby z Zuzą to przygadaliśmy, że, że to jest bardzo nie fair w stosunku do niej, bo ja uważam, że co, ona jest jakaś nie ogarnie. nieogarnięta, nieogarnię mm -hmm. wobec tego, ale, ale rzeczywiście nie... To chyba był twój wyrzut sumienia to właśnie. Wyrzut sumienia, bo to bardzo, bardzo ciężko, to wiesz, bardzo ciężko jest w tej... W tej pracy, bo jak już masz koncerty? Ja miałem 180 koncertów dziennie, jezu dziennie, rocznie. To bardzo bardzo dużo. dużo. Widziałam twoje e, właśnie e, trasy, jak miałeś rozpisane, no, i patrzyłam na daty i mówię, no, jak to. No I, A jeszcze w międzyczasie zdjęcia i spektakle. No a Zuzarrozają pracuje też wtedy. też pracuje, tak. A co wtedy, jak ma ona Was zdjęcia na przykład? Nie, no to teraz ja to Już to ja mam logistykę już ja wcześniej. No, tak, mam na, na na rok. Na rok, bo w kalendarzu też jest tak. Na rok. Ale nie da się i, Ale teraz już też z, troszkę odpuszczam niektóre rzeczy, bo żeby, żeby być. No i, i też mamy zasadę 300 km, że do 300 km zawsze wracam. To wtedy rano jestem w stanie zjeść okay. śniadanie i jeszcze. A, fajna zasada. No. A, no, a powiem ci, że Borys też tak często że jak nawet skończy późno w no. nocy, to woli już się obudzić w domu no. tu, niż gdzieś tak. spać. Kiedyś to było spoko się rzuciłeś na łóżko w hotelu i no. miałeś z nie? Ale no. coś klika w pewnym nie, momencie nie, chyba co. To też jest. E to jest do, do, przywiązanie, przywiązanie też. No. No. Że już tak masz no, masz ochotę po prostu też być, być w domu, a z drugiej strony też tak pragmatycznie no to taką mamy pracę, nie? Tak. I, i nic się na to nie poradzi. No, można, można zmienić pracę. No ale można to poukładać Można To poukładać. No, tylko to wymaga właśnie... też, dlatego ja się bardzo denerwuję taką niesłownością typu, że wiesz, że ktoś się spóźnia, bo ja czasami mam dzień i co 15 minut, jak nie wyjadę, to się gdzieś spóźni i się wszystko zawala wobec tego, jak Czasami jest tak, że na wszystkim się, się umawiam. Ktoś się spóźnia 15 minut i mnie już nie ma. I to nie jest, że jak we tylko jakby to robię z szacunku do następnych okay. osób. A jednak u nas cały czas to jest takie wszystko. No z dzieciakami wspólne. to tak się można spóźnić, nie no. Z czterolatką już nie zawsze nie ma zawsze. ochotę no. robić to, co ty w tym no. tempie, co ty. No. I co wtedy robisz? Odpuszczasz nie. to, czy się wkurzasz? Nie. Jak to, jak 4 No jak na przykład ci właśnie dziecko, ty masz tu poukładane, a tu dzieci mieszają, nie? To wiesz, nie, jakoś nigdy mi tak nie zamieszały, o, że mam, mam je jakby z, z bagażem, albo jak, jak na przykład wiem, że ja odwożę do przedszkola i odbieram, to mam trzy godziny. Jesteś dobry być w planowaniu. W no musiałem być, wiesz, dobry w planowaniu, my też wiesz, sami ogarniamy i wytwórnie, i koncerty, i wszystko, wobec tego ja mam tu już pewien system wypracowany. A jako umysł ścisły. No e, tak, na... bo masz ten umysł ścisły. No właśnie, tak. bo ja tak patrzę na ciebie i myślę sobie, kurde, też bym tak chciała. Ale widzisz, no ja z kolei, co też doprowadza właśnie mojego męża do szału, mm -hmm. mimo wszystko jesteśmy razem, kochamy się <laughs> i szanujemy, że ja właśnie nie za bardzo dobra jestem w planowaniu. To wynika, rozkminiam to też, bo to są właśnie te słabości, co ty też powiedziałeś, że nie można tak kochaj siebie tak, jaki jesteś i zaakceptuj. No. To jest moja słabość z tym planowaniem, mm. i próbuję to zmieniać. Rzeczywiście, nie idzie mi to najlepiej, ale wiem, żeby to bardzo ułatwiło mi życie i mojemu mężowi, gdybym się tego na przykład nauczyła. Mm. Nie? Więc to jest ta słabość na przykład, nad którą pracuję, ale z nią jestem cały czas. No. Ale Jeszcze. ja też się tego nauczyłem, bo tak? naprawdę. No, ale to też wymogło jakby okoliczności, no, bo inaczej byśmy tego nie spieli. Y Dobra, ja jeszcze tak trochę do tego dzieciństwa, jak nie chcesz no. mówić, to nie mów, ale generalnie tak myślę o tym, bo cały czas próbuję się dowiedzieć, co chłopcy mieli przekazywane mhm. w latach 80., -tych, 90., -tych. no to jesteś 84, tak, tak? Tak. ja 80. I ja na przykład wiedziałam, że dziewczynka to powinna być grzeczna. I jakaś tam, nie? że jakoś się ubierać, jakoś zachowywać w określony sposób. Czy Ty miałeś w dzieciństwie takie cechy, znaczy nie cechy, tylko takie, jak to powiedzieć, że rodzice na przykład mówili, że powinieneś... No, ja pytałam Cię chyba już o to, nie? Mówi, nie, znaczy, Nie było co takiego? bym powiedział, ale to nie dobrze wiem, czy się to jest uczyć, dobrze, czyli. Czy być rzecznym, czy tak, mogłeś jak... obuzować? Mog, mogłem, znaczy, mogłeś obuzowałem. płakać, a jak płakałeś, to było OK? Nie, to było OK. To nie było, było okay. że chłop, nie masz szwacet? Nie, czegoś takiego nie było. No ale, ale wiesz, co, zupełnie inna była sytuacja też na podwórkach, nie? Bo, y, a to... jak płakałeś na podwórku i się nie śmialiście? Nie, no to zależy o co, bo to czasem byłeś bohaterem, bo na przykład były takie sytuacje, to teraz ja bym zareagował na przykład jako rodzic, że myśmy yy, się nawalali z innymi osiedlami, nie? Yy, no coś i, trzeba robić. Coś było robić. I to było jakby normalne, ale też hmm. nikt nie przekraczał takiej granicy, że nagle nie wychodziła kosa czy coś. No tak, no Czyli ale ja z dziewczyną, rozbite łuki to, ale, ale takie rzeczy były i jakby to był luz, a co, a myśmy się z innym osiedlem, a dobra, to ale nie za dużo tam, wiesz, że to było jakby... Yy, wiesz, bawienie się w wojnę, no co teraz już, wiesz, nie bawiłem jakieś takie, wiesz... Yy, dalej, się, dalej chłopcy strzelają. No, były takie rzeczy... No Henio to mój, ma trzy lata, no. a się najbardziej lubi naparzać. No, no, no ale, my, to, ale solówki to, to mietrze, były... Takie. Solówki to były po, no, po szkole, były normalnie całe, mieliśmy, wiesz... W szkole, I czy to jest właśnie takie szkole, wynikające z biologii? W szkole, nie wiem, nie mam pojęcia. Ciekawa wiem, że mi jestem. to jakby nie zaszkodziło, w sensie nie czuję mhm. się ani na terapii nigdy... Że nie Przez poszło w jakąś agresywną Was stronę. Ale mieliśmy rozpisane całe solówki, kto z jakiej klasy wyżej, kto przychodzi, kto się najlepiej w klasie miał. Excelu. Nie, jeszcze były rysowane takie. No wiadomo, że nie można było tam, ten był sędzia, jakoś, no i, no i były takie rzeczy i też wydaje mi się, ja bym tak chciał, to jest już niemożliwe w tych czasach, mhm że co wtedy było lepsze powiem, że rodzice się tak nie wtrącali w relacje Kurna. między dziećmi. Wiem, wiem to i to jest... Y... I na przykład jak miałem, że się pokłóciłem z kolegą i wchodziłem do domu, mówię, no to sobie to załatwcie. A nie, że zaraz zadzwonię, A nie, że do, jego zaraz matki. zadzwonię do jego matki i w ogóle nie. zebranie zwołamy. Tak. i szkoła i... I, i od razu psycholog. Fajnie, mm -hmm. bo to jest potrzebne i wszystko, ale jakby nie za, nie za macie to załatwić rozumiem. i tak. koniec, to się pogodzicie albo obaj macie przywalone. Wiesz, w szkole, pamiętam, wychowawczyni, pokłóciłem się z kolegą, nie było czegoś z no to macie się pogodzić, albo obaj macie uwagę, wiesz, i myśmy My musieli podjąć decyzję. Podjąć decyzję. No no i gadamy. No. Chociaż jak moja córka była w przedszkolu, to też mieli taki że jak się dzieci kłóciły, to miały stolik zgody i musiały siedzieć przy tym stoliku i rozmawiać za karę. Dopó dopóki się nie pogodzą. Proszę za karę usiąść do stolika zgody. Dopóki się nie pogodzą, ale wydaje mi się, że... I to jest że... znowu paradoks. Tak, to znowu, znowu paradoks. Ale nie, ale wiesz o co mi chodzi. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest lepsze. Mi się wydaje, Na że... To jest konfrontacja po prostu z emocjami. E no. Tak, że, 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 że to, co mogę powiedzieć, że tamte czasy, nie wiem, czy to było, co mi dały, że ja musiałem... Dużo wcześniej się, jakby z pewnymi rzeczami samodzielnie konfrontować. Jeżeli miałem tego takiego, wiesz. No, jak był mm, głupi nauczyciel, to był głupi nauczyciel i wszyscy wiedzieli, wiesz, że jest głupi i nie było zebrania, i trzeba było sobie, sobie, wiesz, z nim, Pogadać. Z nim, z nim radzić. Nawet była taka sytuacja, że mieliśmy e, takiego nauczyciela, który e, kolegę uderzył. O. I też nie powiedzieliśmy rodzicom, tylko wkurzał wszystkich jakby chłopaków z rocznika. Ale to w podstawówce? E, Czy w liceum? No, A nie możesz? Dobra, w no. szkole? E, w szkole. Pozdrawiamy Radom. E, I po prostu cały rocznik chłopaków po prostu odwiedziliśmy go. Sami to I, załatwiliście? I sprawa była załatwiona. Znaczy, I wiem, że to jest złe. Wiem, że to jest y, jakby ten, ale. <laughs> paradoksalnie nie wiem, czy jakby pod względem psychologicznym i budowaniem pewnej takiej męskości społeczności, bo tam były osoby, które się nie lubiły i klasa, ale wszyscy. Razem nie przegią, solidarnie przejął pałę. Jest poważna rozmowa z nauczycielem i, okay. i ten. No, no jest takie powiedzonko, męska decyzja. Mhm. I co to znaczy? Że nawet dziewczyny tak mówią, muszę podjąć męską decyzję. No to jest wóz albo przewóz, nie? Ale co to, to jest właśnie się, męs że to męskie, że wy właśnie. Nie wiem, to powinniście powiem... właśnie być tacy decyzyjni i tacy takim właśnie oparciem, wy... że my możemy Bździu, a wy musicie podejmować męskie decyzje? Nie wiem, skąd się bierze jakby... to Bo trzeba by tych profes... jest Pro... tyle. Profesora Miotka albo... To mój z kolei to... nauczyciel tak, był ze szkoły. Tak? No, nie tak. wiem, czy to nie ma jakiejś sytuacji, że wiesz, że jest jakiejś wojennej, że jak musisz podjąć jakąś taką sytuację, od razu albo giniesz, albo nie. Pół Zgadzasz się z tym, że kobiety mają w sobie męską energię, a mężczyźni kobiecą? Nie, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, nawet... Co masz widzę... sobie z, takiego, z takiej kobiecości, delikatności? Myślę, że uważność pewną, mm. no, może nie tak jak, ale tak, mam taką uważność na, na drugiego człowieka, na szczegóły, bardzo zwracam uwagę. Hmm. No w ogóle zauważa, że ja mam bardzo dużo damskich cech, że czasem właśnie jestem jak z koleżanką. E, ja to w moim ale... mężu uwielbiam na tak? przykład, bo to i, i, też że, pozwala że, się tak. fajnie przyjaźnić. I że, tak. I że czasami po prostu mamy takie wieczory, jakby po prostu, wiesz, do niej przyjaciółka przyszła. Ale ja się czasami też tak no. zapędzam, że traktuję tak mojego męża, że sobie myślę, dobra, no. to już sobie to jednak przegadam z przyjaciółką. Przepraszam, kochanie. Tak, jakby... tak. Ale na przykład no. mamy też takie sytuacje, że wiesz, że ja jestem gorszym kierowcą niż Zuza, jak jest sytuacja kryzysowa, ja prowadzę na przykład gdzieś zaparkować, to ona się przysiada i ona parkuje. I co ci to robi? Nic. Nic. Nie. W ogóle nie, nie urąga Nic. do twojej męskiej. W ogóle to nawet myślę, że tym gdzieś, jak tylko zaczynaliśmy być razem, i to była taka sytuacja, z ZUZA, bo ja nie wiadę, czy ty wiedziesz? i to byliśmy tylko razem. I pamiętam, że ona mówiła, że, że to zaimponowało bardzo, że ja tak poprosiłem, żeby ona ale no, ja po prostu gor, jestem gorszym kierowcą niż, niż, niż ZUZA, i jestem mniej odważny, jeżeli chodzi. Na przykład o takie sytuacje sportowo, jakieś ekstremalne, że ona by spokojnie skoczyła ze spadochronu, tam jakieś y, rzeczy to Zuzka robi, a ja y, nawet nie chcę patrzeć na to. Okej. Okay. I to też jest okej. Okay. No okej, okay, okej. Okay. Znaczy dla mnie tak, no dla niej no też. No ale dla niej też, no właśnie, a. bo ktoś by ci powiedział, że jesteś pizduś, nie? No, ale to... Ale tych y, mamy gdzieś. Mm. Jejku, mam tu dużo jeszcze, ale słuchaj. Ym... Jeszcze. Jak chciałbyś być traktowany jako mężczyzna? To jest w ogóle pytanie od słuchaczek. Jak bym chciał być traktowany. Tak. Myślisz tak jak no, normalnie, no. Słyszy, słyszy, ja, ja teraz no, nie chcę kobietujesz. Nie, go, nie rozdzielać. Nie, no tak, no bo kurde. Nie bardzo rozumiem pytania, bo to. No, no czy być... na przykład, bo, bo na przykład niektórzy faceci mówią, że chcieliby, żeby nie były na nich kładzone takie duże oczekiwania, na przykład co do tego, że oni mają ogarniać całą strefę, sferę finansową w domu. Słyszałam takie. A taką sytuację tak, Albo, że chcesz być traktowany z szacunkiem. Co to jest szacunek? Że chcesz być traktowany... Nie, no to ja to po prostu chcę być traktowany z, jakby z miłością, a poza tym ja nie wiem, czy to jest... No bo, wiesz, były takie momenty w życiu, że na przykład, wiesz, jak się urodziła pierwsze dziecko nasze, Ania, to ja nie miałem w ogóle pracy, a Zuzamiała. Ja po prostu siedziałem, gotowałem coś. A zu... U nas, wiesz, w naszej branży to... Ja wiem, ale to właśnie mówię o tym, bo to jest też okej, okay, bo w każdej branży to, to, to się to może wydarzyć, to jest nie? jakby. Jakby zupełnie spoko. Mój najlepszy przyjaciel, mój świadek ze ślubu, w ogóle jego żona została. Jeszcze raz wrócili, ale jego żona dostała. Pozdrawiam w ogóle ciebie Beju i Paulino. Dołączam się. Dostała pracę w Japonii. On poszedł na tacierzyński i przez trzy lata siedział tam, jakby z dzieckiem. To też jest bardzo ciekawe, jak on powiedział, że on na przykład. bo tam jest zupełnie inna kultura i on był w ogóle jako freak traktowany, że on z dzieckiem na placu zabaw A no. tam same, że na basen szedł i wiesz. I jakby ani przez moment, ani ja, ani żadne z naszych znajomych wspólnych, ani Paulina ani nie, nie myślała o nim jako. Słabszym. Jako o słabszym, no po prostu... Churde, to jest partnerstwo, Ja też partnerstwo, jestem, jestem też... Gdyby Zuza teraz została, nie wiem, serial... W Hollywood. W Hollywood za, za milion rok, nie miałbym problemu, za żeby... Za pół też byś pojechał. Też bym pojechał, jakby wiesz, żeby jakby tam... Jej towarzyszyć i opiekować też, się rodziną. Też wydaje mi się, że ja tutaj jednak też... Oczywiście to jest jakby tak partnerstwo, a druga, druga strona to jest jednak wydaje mi się ta... ta, ta ta miłość, że na przykład każdy sukces z łzy, ja traktuję osobiście też trochę, wiem, że to jest może jako mój sukces. No. I, I jakby generalnie wiesz, że jeżeli coś jej wychodzi, to, to jakby ja też się czuję, e, że to na mnie skapuje, nie? Wobec czego nie mam w ogóle e, z tym problemu. To jest że super. Tak, tak. No, ale bo, też z drugiej strony. Bo też w branży waszej hmm. też mam dużo znajomych, hmm. wspólnych y, i też y, się porozpadały związki przez to na przykład, że kobieta dostawała więcej ról, a facet na przykład gorzej sobie radził. Tak, i też bym tutaj... Oczywiście y, to płeć też ma jakby sytuację, pewnie znaczenie, ale też bym jednak y, wydaje mi się, że większość jest że, że ludzie, ludzie w naszej branży są często dość sporymi egocentrykami. I y, 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 y nie ma to bardzo kwestii z płcią, tylko okay. z pewnym rodzajem narcyzmu, który nie ma płci moim zdaniem. <śmiech> <śmiech> Znów mówimy o człowieku znowu. Tak. Tak. Nie dzielimy. I, i, i też znam osoby, że kobiety sobie nie radziły, że, 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 że facet mm, wiesz a też z drugiej strony, no, nie wiem jak by było no bo Zuza nigdy mi nie robiła jakiejś sytuacji nawet jak nie miałem pracy i nic nigdy mi nie robiła jakby wiesz, wyrzutów, wyrzutów no, a nie oczekiwałaś, że, że powinieneś jako głowa wręc, rodziny, coś cię za facet tak, wręcz przeciwnie, że, nie, że będzie dobrze, że jakby mnie jakby tak tak e, wspierała nie, nie wiem co by było gdybym miał inną, głupszą e, e, żonę, e, to mogłoby być, wiesz... Albo nawet nie głupszą, ale taką, co by cię nie kochała, tak? No właśnie, czyli głupszą. <noise> <noise> Dokładnie. Mówiłeś o kwiatach, o tym właśnie, że kobiety mają takie oczekiwania, że mężczyźni je będą obsyłać kwiatami i tak dalej. Zobacz, widzisz, że są mnie kwiatów Widzę. w domu? Sama sobie je kupiłam wszystkie. No i bardzo dobrze. Fajnie, nie? No. W ogóle pojechałam się rano po kwiaty, żeby nam było miło gadać. Ale to bardzo ładne są kwiaty. Ale ja też jakoś nie, nie kupuję Kwiatów? Ja to powiedziałem tak, wiesz, stereotypowo, że... A nie więc, kupujesz jak, kwiatów? No czasami kupuje A Zuzka kupuję. lubi kwiaty? Nie. Jak to? Ona nie lubi kwiatów, tak. To masz łatwiej. To mam masz taniej. łatwiej, taniej, mam łatwiej, mam taniej <laughs> ale jak dostaje kwiaty, to przywożę do domu. A to jest Cór... właśnie, to jest super mieć męża aktora, bo facet dostaje kwiaty. Tak. Ale, ale córką kupuję kwiaty. O. To rzeczywiście kupuje. Chociaż Jest... ostatnio właśnie konwalie Zuza kupiła, ale też, bo dziewczynki lubią kwiatki, także dziewczynką częściej e, kupuję kwiatki, bo Zuza tak nie, 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 nie przepada. Nie przywiązuje wagi takiej nie przy... może. Ja kocham. Ja, bo no. mnie to tak, widzisz, ja sobie teraz to właśnie tak odkryłam, że to mnie tak uspokaja no. i daje nie, mi takie ja te... poczucie, że jestem właśnie... A takie na przykład, żeśmy mieli w domu, to by zaraz nikt by tego nie podlewał. A tego na przykład nie trzeba za dużo podlewać. A, no To, może to wam do... kupię, czy, że... kiedyś Dobry. przyniosę na, na nowy dom. Hmm. Słuchaj... Y... Jesteś ojcem córek. Mhm. Dużo kobiecej masz energii w domu. Macie psa? Mam psa. Dziewczynę? Pies, pies czy pies, suka? Pies. Bo u nas właśnie nawet pies jest suką. Nie, to u nas pies. Dopóki jest henio pies. się nie pojawił, to Borys był właśnie zanurzony w tej kobiecej energii. Dzieci potrafią z emocjami skonfrontować, co? No tak, tak, tak. Dzieci to jest taki. No nie wiem, to też jest taki game changer, co wszystko zmienia, przynajmniej w moim. W moim wypadku w ogóle ojcostwo. Tutaj też, jak, że tak paradoksalnie powiem, że w ogóle czy ojcostwo, czy macierzyństwo. Ja... Tak naprawdę w jakiś sposób nie musisz mieć dzieci, żeby odczuć, czym jest ojcostwo i macierzyństwo. Oczywiście dużo łatwiej o... No gigantycznie łatwiej jest mieć dzieci, bo ja rozumiem ojcostwo jako pewien rodzaj miłości bezwarunkowej, takiej naprawdę bezwarunkowej, bo wiadomo, że jakby z coś się odwaliłam, jestem sobie w stanie wyobrazić, że, że tak mnie zraniła, że przestaję ją kochać. Nie? Mhm. nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że jestem w stanie przestać kochać dzieci. dzieci nie? Że To jest taka miłość, która rzeczywiście nic, nic nie oczekuje nic nie oczekuję w zamian, nie? Też, I też jest to fajne, że ja tak sobie tak to myślę, że, że... oczywiście jestem biologicznym ojcem, ale musi, muszę sobie zasłużyć na to, żeby te dzieci mnie, trakt... znaczy to one mnie nazwą ojcem. Mhm. W sensie, że to nie jest tylko biologia, że to jest właśnie... Ale jeszcze... Wiesz, coś, coś, coś więcej. Nawet nie zasługi, tylko pewien rodzaj czy, czy, czy dałem mi tę te, te miłość, czy one się czuły, że, że uniosę się gniewem, że nie zrobię takiego, takiego, będą bezpieczne, będą wiedziały, że nie mogą mi zrobić nic, żeby mnie przestał kochać. No to wtedy, wtedy będę ojcem. A nie złościsz się czasem? No wiadomo, że się Może już no, myślałam, że... Nie, nie, nie. nie, no to nie no, rozmawiamy tutaj bardziej tak całościowo, ale no wiadomo, że się... No że bo mnie złożę. na przykład dzieci potrafią tak skonfrontować z moimi emocjami, że to jest takie lustro, no. że dokładnie wiem, co mam do po, poprawy. Może, no tak jak mówiłeś, że właśnie, bo też już nie chcę mówić o tym do pracy, bo my tak no. ciągle musimy przepracowywać, no. No. przepracowywać no. siebie i właśnie być najlepszą wersją siebie. Ale moje słabości, które powodują na przykład, że właśnie czuję wstyd, I no. że się zachowam po prostu, ja wiem w te, z pozycji dziecka, nie? Że no. na przykład ja nagle patrzę, a tu przy stole siedzi troje dzieci. A nie dwie dziewczynki i mama. I dorosły, no. nie? I po prostu, że wchodzę na przykład w coś z pozycji dziecka totalnie. I wtedy wiem właśnie, że okej, okay, halo, jesteś dorosła. I jakby hmm. potrafię moje dzieci przeprosić. I robię to... Chciałam powiedzieć dosyć często, ale już będzie tak, że, że ciągle z tej hmm. pozycji dziecka. Ale dobra, no robię to wtedy, kiedy czuję, że to że, że dałam ciała. I na przykład odpowiem coś na zasadzie, wiesz, hmm. ona mi tak, a ja oko za oko, nie? Hmm. Bo emocje. No to wtedy przepraszam, mówię, zachowałam się po prostu... Nie jak dorosły, nie? Sorry. Nie, ja też przepraszam dzieci, bo też jest takie niebezpieczeństwo i wiesz, bo one są zupełnie bezbronne, nie? Tak naprawdę, znaczy młodsza, czy nawet ta yy, 11-latka też jeszcze tak naprawdę no. są bezbronne, a my często te nasze emocje... Yy, Dorosłe przerzucamy na nie. To jest bardzo nieuczciwe. I to, jak się nad tym łapie, to mamy potworne potrzeby. I oczekujemy sumie, od nich, że one w ogóle to e, zrozumieją, tak, zrozumieją. Ale nam i... samym jest ciężko w ogóle no. je zrozumieć, no. nie? że dla nich na przykład kłótnia z koleżanką to jest jakiś koniec świata. No. To jest koniec ich świata. I no. to trzeba po prostu zaakceptować, no, że no. tak jest, a nie, że to jest tylko kłótnia. No. Nie, to tego się staram nie robić, że jakby umniejszać ich. E... W ogóle dużą już no. świadomość bardzo. No. To ta też... terapia? Myślę, że tak, myślę, że tak. W ogóle wiesz co, wiedziałam, no. y, jak, że jesteś w terapii, jak y, przeczytałam takie zdanie, że piosenki to jest dla ciebie taki dzienniczek uczuć. <laughs> dzienniczek uczuć. Swój <laughs> chłopak wie, co mówi. No bo to rzeczywiście y, inaczej się gada, no. nie? Z kimś, kto, kto właśnie potrafi mówić o emocjach no. i mówi szczerze i się nie, nie udaje no. nikogo. U ciebie to totalnie widać. No. A jeszcze mam takie pytanie a propos właśnie piosenek i dzienniczka uczuć. Czy, bo te piosenki są... Takie osobiste. Mhm. Czy pytasz się czasem, Zuzy, czy coś. No nie chcę powiedzieć, czy możesz, no bo wiadomo, że się nie musisz pytać o zgodę, ale czy się radzisz jej, czy coś powi powiedzieć, napisać? Czy ten tekst nie jest za bardzo odsłaniający na przykład, czy coś, czy już można to wywalone kompletnie? Jesteś sobą. Nie, i... Chyba były zazwyczaj takie sytuacje, że się zapytałem. Wiesz, że to na pierwszej pucie jest piosenka Zuza. To się sobie sobą zapytałem, czy może być jaki tytuł. No raczej ee, powiedziała, że może, nie? E, tak. <grychy> to jest, wiesz co, to zamiast tych kwiatów. <grychy> e, ta, chyba było e, u dzieci, u dziadków. To tam było chyba, że się tam... E, a to też dałem. fajna piosenka. I też bardzo prawdziwa. No, I odbanią relacje. Tak, tak. czasem się pytam. No I tak ona jako pierwsza. Zawsze jak coś wymyślę, już ten mam gotowy jakby formę. Jeszcze to i, to i gram. To jest pierwsza osoba. Boże, jakie jest super. No, czasami ja na już śpiję i ja łudzę, wiesz, to, naprawdę, ostatnio tak było. Wchodzę z literą, dobra, to. już dobra, fajna, fajna. No <laughs> i to też jest super. Też. Um, jeszcze tak, wiesz, teraz już jak się tak zapytam, bo to jest. W ogóle uwielbiam muzykę i to jest dla mnie najbardziej magiczna rzecz, mm -hmm. że powstaje w Twojej głowie jakaś melodia mm -hmm. i nagle do tego później są słowa. Mm -hmm. Co tego ci na maksa zazdroszczę. I właśnie wczoraj też słuchałam jakichś rozmów z Tobą, i Ty mówiłeś, że na przykład wysłałeś do Zuzy piosenkę tak w języku wymyślonym, czyli Harry, Harry, Bigu Beagle. I ona do tego napisała słowa, i tak zawsze piszesz, że najpierw jest melodia, a potem są słowa. Ja już to pytam w ogóle poza tą rozmową, tylko jak się tu mam, to jest ciekawe. Nie, nie, to była akurat wyjątkowa sytuacja. Ja wiem, że to była wyjątkowa sytuacja, ale jak w ogóle tworzysz piosenkę? To jakoś zazwyczaj to się zaczyna, no właśnie, od emocji, od tego, że. Piszę, mam taki zeszczyt. Dwa mam. Jeden noszę jakby przy sobie, a drugi potem sklejam i co Co masz tak, że na przykład coś siedzie. Ty... Czekajcie, znaczy, czekajcie, bo się. Nie, muszę nie no to za, za, zapamiętuję, tak, aż tak nie robię, to jest ale, ale, ale że Pamięta. mam y, i piszę takich właśnie dzienniczych uczuć i, i, i łapię się zazwyczaj jednego zdania na przykład, które mi się podoba i wydaje mi się, że... E, 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 że, że, że może być i potem nabudowuję od tego zdania, ale wszystko się jakby zaczyna od tych emocji, od tego stanu, w którym jestem, żeby to e, wiesz. No, no właśnie ostatnio tak coś tam, że, że, że gadaliśmy, coś sobie pisałem, to jest taki i, i, i napisem potem jakieś zdania nie wiesz mi na słowo, gdy używam zbyt wielkich słów, o? Że, no i od tego jakby to już jest refren, nie i od tego jakby się okay. e, za Fajny refren, fajne. A, a dlaczego to ci przyszło do głowy? No, to była jakaś taka dyskusja, i czasami wiesz, tak pompatycznie zaczynam mówić, i zauważyłem, że jak nie mam pewności albo coś ściemniam, to zaczynam e, używać takich wiesz, W ogóle wszyscy tak, tak robią. No, tak, tak, no, tak. No, no, e, no, takich, w takich to idzie wielkie, mądre słowa. W ogóle muszę to zapytać. No. E, że jesteś za zegarmistrzem z zamiłowania, no. ale masz papiery już. Tak. Czy jak mi się popsuje zegarek, to mogę ci kiedyś podrzucić? Zależy jaki, bo tych. Taki z mechanizmem. Z mechanizmem typu. tak, ale zależy, zależy jaki, bo nie jestem najlepszym zegarnikiem w związku z że praktykuję. Jak masz jakiś zegarek, jakiś zegarek <laughs> droższy niż wiesz, 200 zł, to. to, lepiej, to nie. lepiej nie. Ale, to ale mogę To jest po Twoja pasja, tak? To jest moja pasja, tak. Ja, ja uwielbiał zegarki i, i, i kolekcjonuję i, i sobie czasami. Teraz już mniej, ale w pandemii, no to. Dubałeś? Dubałem, no. Uspokajało cię to, co Ta, to to jest, bo to jest jak, To jest połączenie, ja patrzę na zegarek jak na dzieło sztuki, to jest połączenie wielu dziedzin, masz fizykę, matematykę. No A sam nie. masz elektroniczny zegarek. Tak, albo dzisiaj mi pasował, chociaż to jest taki elektroniczny, który jeszcze szanuję, bo to jest ten taki, wiesz... Oldschoolowy? Oldschoolowy. I A, czyli smartwatcha, Nie. Jak, ty, jak zacząłem teraz trenować, to tak. Przydają się do mnie przydają te rzeczy. Się. Nie? Ja, też, się bo ja rozmyślam. Ja mam taki jeden, ale taki no. uboższy i chciałabym kupić sobie ten. Ultra. Tak, ale. Tam są te wszystkie powiadomienia, to wszystko wiesz. No. To ci... Nie, no jak na przykład wiesz, idziesz no, pobiegać czy czy nawet na spacer czy na Biegasz? treningi nie biegam spaceruję na razie No właśnie bo ty ze sportem tak na bakier trochę nie? Tak ja nie lubię ale teraz Ale po... chciałbyś Więc co no czy nie powinieneś... lubię trenować powinienem już teraz byłem u lekarza zrobiłem wszystkie badania bo zrobiłem sobie przegląd bo za mnie przymusiła A to jest też ważne. Wszystko sobie I męskie, zbadałem dbać i Dbać o swoje zdrowie. No i teraz już jestem pod opieką lekarzy i tam wprowadzono mi dietę o. i różne Różne zalecenia. Kryzys które... z wieku średniego się zaczyna. Nie słuchaj. nie, no, żartuję. To był, to był nie, żart Halo, stop. Tak. Nie, nie, właśnie nie. Po prostu my musimy prewencyjnie się nie, ja zajmować tak, sobą Ale za mnie tak, wysłała. I pierwszy raz miałem męskie badania. Dużo przyszło. Ale musiała cię wysłać? Męskie tak. badania. Męskie badania. Wstydziłeś się? Wiesz co? Było to dziwne, tak. Było to ja dziwne. mam szwagra urologa. <laughs> Jego żarty czasami przy stole, powiem ci, grube są. Naprawdę są grube. Dlaczego byś polecał facetom terapię, którzy sobie myślą, że w ogóle pójście do kogoś obcego i mówienie o swoich uczuciach to jest w ogóle już totalny hardcore i w ogóle nie do przeskoczenia? Oczywiście, znaczy, ja też tutaj, nie, nie, nie to, że ja, tylko że. To jest bardzo indywidualna sprawa. To też to Ale sam profesora. powiedziałeś, że właśnie wszyscy powinni przejść terapię według Twojego. Znaczy wiesz, według moich znajomych akurat wszyscy przychodzą, bo I wszyscy mamy kogoś, jakieś Kto kto inspiruje, nie? Kto mnie inspiruje? E, no bo jednak przypracowujemy na, na, na sobie pewne rzeczy i to jest takie, są takie zdania, które tak jakby już funkcjonują, że wydają się bez sensu. A tak naprawdę nie są bez sensu, tylko my nie, nie nadajemy sensu. Jak na przykład stanięcie w prawdzie ze sobą, z tym, mm -hmm. jakim jesteśmy, gdzie mamy wady, nad, nad czy mamy do, do popracowania. co jest jakby kluczowe. Stanięcie, to się kojarzy tak teraz, wiesz, z kościołem cały czas od dziecka trzeba stanąć. Prawdzie ze sobą. Ale to jest jakby. I to brzmi tak. No bo ale to, to jest, się teraz tak trochę wyświechtuje. Tak, ale, ale to nie jest musi bardzo. Wcale. Nie musi wcale. I jakby terapia pomaga stanąć w takiej prawdzie. I jest jakby. Wydaje mi się, że cały rozwój duchowy, który jest jakby następstwem terapii, nie jest możliwy bez, bez terapii. A po co bo inaczej, się duchowo. Ja teraz będę inaczej, prowokować. Inaczej, A po co się duchowo rozwijać? Bo w pewnym momencie widzisz, że jest to właśnie o czym mówiłem. Ale to. Ale, ale nie do końca. I to ale nie do końca. To jest, to jest według mnie ten wiesz, ta, ta, ta duchowość, która jest. No też nie, nie ma możliwości, jakby w pewnym momencie nie, nie otrzeć się od to, jeżeli się zastanawiasz nad. Jakimś sensem nad, w ogóle? Nad, nad, nad jakimś sensem w ogóle tak. I, I w ogóle po co my tu jesteśmy, nie? Tak. No i wobec tego wydaje mi się, że to jest jakby konieczne, żeby żeby zacząć, żeby ruszyć, bo w innym wypadku zawsze będziemy robili wszystko, żeby się usprawiedliwiać. A, a terapia pozwala ci w taki, w takim bezpiecznym kloszu dać sobie trochę taką, takie spojrzenie na siebie, jaki jesteś naprawdę i gdzie jest twoja wina, gdzie nie jest twoja wina, bo, mhm. bo niestety często się okazuje, że jest twoja wina, często, że jest nie twoja wina i jeszcze jedna rzecz, która mnie jakby w terapii zachwyciła, na początku, że ty opowiadasz swoje życie, które ci się wydaje takie wyjątkowe. Mm. I potem masz, no, czyli to jest takie typowe. Tak, tak tak, no tak. tak, to normalne, I to, to typowe. Normalne, to jest typowe, to jest typowe. A ty, I to jest, a ty tutaj wiesz, to mówisz była... największe swoje rzeczy, które kosztowało ci to niebotyczne po prostu wy, wysiłek, żeby to powiedzieć, a okazuje tak. się, że to jest typowe. Typowe zachowanie. No. no to właśnie ja też jak poszłam się, ale dla mnie na przykład to typowe zachowanie było super, jak się poszłam diagnozować na ADHD, tak jak ci mm. mówiłam przed mm. rozmową. I usłyszałam, że to jest typowe i normalne, i to było dla mnie po prostu uwalniające, nie? Że kurczę, już wiem, dlaczego no. tak jest. No, no, i mogę coś z tym robić, no. nie? Chociażby przestać walić głową w ścianę, no. tylko spróbować stanąć na tej ściany i pomyśleć, nie? Co no. dalej. Wiesz, że nie, nie znalazłam tego, co, co chciałam Cię zapytać, to jest w ogóle niesamowite. Ale ja, ja wiem, o czym to było, tylko nie sformułuję teraz tak może ładnie tego zdania. O, jakiś Znalazłam. No. Jakiś na koniec już, jakieś przesłanie dla kobiet od Pawła domagały, w kontekście mężczyzn, jakieś zdanie, nie wiem, może podpowiedź, jak się po tym waszym świecie poruszać, jakby. Wiem, że to jest takie ogólnikowe no. i może być trudne, ale możesz jedno takie powiedzieć zdanie, które może być taką wskazówką. No, czy nie wiem, no to ja bym powiedział, pierwsze, co mi przyszło do głowy, żeby tam, gdzie, gdzie można to ich docenić, i że też y, wiedzieć, że my czasami. To też bardzo stereotypowo, ale czasami w tych stereotypach są też prawdy, tak jak wiesz, kobiety czasami, że trzeba się domyśleć. Tak facet też, to nie jest prawda, że on wszystko powie, też yy, nieraz trzeba, e, 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 trzeba się domyśleć. Co on powie, że czasami. A najlepiej chyba dopytać. A najlepiej nie? dopytać i że często bardzo yy, za taką siłą naszą i takim yy, niby konkretem, że, że mamy sytuację pod kontrolą. Tej, tej sytuacji nie mamy pod kontrolą. To tak, 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 to tak bym powiedział. Czyli co wtedy warto zapytać. Czy na co? pewno się okej czujesz z tą sytuacją? No nie wiem, czy na pewno jest ten, czy wszystko w porządku, czy jakoś ci mogę pomóc. Czyli to zapisałam na początku. Jak nie oprawiasz, to też nie ma problemu. Mhm. No. Ale no bo ja też się zastanawiam, bo to też jest takie pytanie facetów, bo wierzymy że wam do końca nie wierzymy. Wy nam? Tak. To mógłbym powiedzieć, że jak że mówicie, że chcecie takich facetów, właśnie bardzo partnerskich, że wcale nie muszą być e, tacy... E, tacy ogarniać, mm -hmm. zarabiać, ten... My Wam do końca. No bo wiesz, że tym... to do końca tak nie jest. No właśnie wiem, dlatego my Wam <laughs> do końca nie wierzymy, że to jest takie, że, że to jest właśnie to, 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 te, te paradoksy. To ja bym wolał taki. Taką akcję, że słuchaj, wolałabym, żebyś ogarn żeby ogarnął i żeby, jakby, kobieta, żeby pomogła być mu mężczyzną takim, jaki w sumie mm -hmm. oczekuje, a nie jakaś ściema, bo, bo jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, że, że ze wszystkimi mężczyznami, czy tymi, którzy są w partnerskich związkach, czy, czy, czy jakimiś starymi znajomymi, to jest jedna, że nie do końca wam wierzymy, jak wy mówicie, że chcecie tak do końca taki. Takiego. Barterstwa. Partnerstwa. No wiesz co? Yy, tak. Ale. No właśnie, to jest. Że tutaj działa zasada paradoksu. Że no chcemy, to, ale nie w każdych okolicznościach. No bo wy też chyba lubicie, że my y, ogarniamy. Na przykład lubisz no tak, to, że ja by, kobieta ja nie, ogarnia ja, dużo rzeczy. ja nie mógłbym być z kobietą, która nie ogarnia. Nie mógłbym być z kobietą, która nie umie, nie wiem. No, przepraszam, że to powiem, która na przykład, na przykład nie pracuje. Ja A jakby, nie umie w domu na przykład co? Wkręcić żarówki? Ja nie umiem na przykład wkręcić żarówki i nie wkręcam. Ja nauczę. E, no nie, żarówkę wkręcać, ale nie jestem jakimś złotą rączką. Ale mi chodzi o, o, o coś innego, że. Są te teoretycznie jakby ogólnie spoko partnerstwo jest spoko, ale są momenty, w których nam facetom się mimo wszystko wydaje, że kobiety oczekują od nas, że nawet to jest jakby naturalne, gdzie my powinniśmy przejąć w jakimś sensie. Hmm, kontrole? kontrole? Nie, nie kontrole. Nie kontrole to jest złe słowo. Działanie? Działanie, że działanie powinno wyjść od nas i my to powinniśmy zrobić. Powiedz w... jeden przykład? Nie wiem, no wydaje mi się. <laughs> nawet głupi, wiem, że to jest głupi przykład, ale, ale wiesz, y, miałem znajomy, znajomych z, y, z Ukrainy i nawet taka wojna. Wtedy już facet, tu, ty lecisz tu wiesz o co chodzi, o takie jakieś bardzo. Ale wtedy były też takie rozmowy na przykład, że hmm. dużo kobiet mówiło do swoich facetów, że, bo gadaliśmy o tym, co będzie no. jak będzie u nas wojna, no. że by nie chciały, żeby oni poszli walczyć. No wiem, ale my byśmy poszli, bo my też o tym gadaliśmy. Nie, 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 jest coś takiego, że na początku rozmawialiśmy, pamiętam w busie to były, że nikt by nie pojechał, wszyscy by wyjechali, ale po czterech godzinach rozmowy jednakże. Nie jesteś w stanie, no wiesz, bo tu niszczy ci się wszystko, to ci się niszczy całe dzieciństwo, całe przyszłość twoich dzieci, wiesz. A gdybyś jest... wyjechał do Hiszpanii w takiej sytuacji, to byś się czuł... Myślę, że bym się okropnie... Znaczy nie mógłbym potem jakby się wy... spojrzeć sobie bo... w, ogóle to jest... To jest straszne, znaczy, w ogóle To jest straszne. Ale podaję że... zły przykład. Bo nie, podałem... ale wiem. No wiesz, no. No, i żyjemy też w takiej sytuacji, no. że cholera wie. No. Ale podałem przykład bardzo taki radykalny, ale to też chodzi o, o, o pewne takie momenty, że jak już jest sytuacja napięta, nie wiem, nie jest spakowane, nie wiem, miał być hotel, nie ma hotelu, co robimy, to facet mówi, stop, ja ogarniam. Wiesz, ty się nie przejmuj, ja ogarniam. Jakby A jeżeli taki facet siada i zaczyna płakać i No to mówi... właśnie, to kobieta tego nie <laughs> Nie chcę, wiesz o co chodzi, no, że e, tak nam się wydaje, wobec mm -hmm. tego... No trochę e, tak jest. Tak trochę samo tak jak jest. są sytuacje, kiedy facet chce, żeby kobieta przyjęła kontrolę, nie? Nawet naj, najprostsza z dziećmi, jak ci histeryzują i, i ty już mm -hmm. robisz wszystko, to wiesz, że tej matki, jakby to jest czysta biologia, wobec tego też wtedy słuchaj... Tu już mogę być ojcem jak najlepszym, ale tego nie zrobię. Ale nie tu, weź, to jest w ogóle o tym, że y, my sobie możemy naprawdę pogadać, wiesz, co, mm. jest, co lubimy w ogóle robić, na przykład no. w domu, nie? No. jeżeli chcemy być partnerami. Że na przykład ja y, nie lubię prasować, mm. a mój mąż mówi: Ja też nienawidzę prasować. No to wiemy, że musimy znaleźć kogoś, kto mm. będzie prasował. Mm. Albo ja y, będę gotować, mm -hmm. a ja w ogóle nie wchodzę do kuchni. Okej, okay. ale za to ja będę odkurzać, a ty będziesz coś tam, nie? Że to wszystko można sobie wypracować, no. bo to bo mnie jest tylko domeną nie, kobiety. No ja nie? ja nawet nie mówię o takich sytuacjach, bo takie sytuacje szerzy, są dla mnie jakby. Ale to jest oczywiste, to żyćko. No, dla ciebie może jest oczywiste, ale jest mnóstwo no. domów takich, że facet przychodzi ma być ugotowane, bo mama tak robiła zawsze, mm. ma stać zupa, a w ogóle najlepiej obiad z dwóch, dwóch dań, mm. a kobieta jeszcze na przykład jak pracuje, no to się zażyna i jednak to robi, nie? No. Bo my jakby tutaj nie mam, tu mamy ten podział, jest bardzo płynny i myślę, że. Gotujesz? Zwyk, gotuję, no jak, jak jest moim, znaczy jak mamy tak poukładane, że ja ogarniam obiad, to tutaj to, to gotuję i ciasto zrobię. A jakie robisz ciasto? Ostatnio zrobiłem z Baśką i normalną tą szarlotkę. Mm. A fajnie tak, że ojciec robi z córką szarlotkę, nie? No. To już fajnie. jest super. Spędzenie czasu i w ogóle fajnie, też pokazanie tak. tej córce, ja że... Cały, cały, to była moja też rozrywka na, na w covid Piekłeś ciasta? Czy ciasta gotuwać? gotowałem. Do tej pory nie wróciłem Co? do wagi w ogóle. Po to było po prostu, wie, Pamiętam, że mieliśmy święta tylko w czwórkę. No. E, no bo nie, nie ten... Nie było można. No to kurde, to było... To, 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 no ja w ogóle paradoksalnie dobrze wspominam te... Wiem, powiem ci, że, że m... dużo ludzi tak ma. No. Że nie trzeba było tych wszystkich decyzji podejmować, tylko po prostu siedzieć no. na dupie. Ze swoimi najbliższymi, nie? Dziękuję ci bardzo. Aleśmy się zagadali. No. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Znowu, jakby nie wiem, czy nie, nie zmienię tego, na no, co mam zmienić na tytuł podcastu, no, bo ja mam teraz, mężczyzna też człowiek. To mam, człowiek też człowiek. człowiek, też człowiek. Nie, bo ja na naprawdę... Wszyscy jesteśmy ludźmi. Może. Ja zresztą mam tak, że, że często mnie to irytuje, po prostu. No, irytuje. no tak, no trochę denerwuję, że, że się przy... jakieś cechy, które są ogólne, daje się albo tylko kobietom, albo tylko mężczyznom. Wiem, mężczyzną. dlatego próbuję to jakoś przegadać no, tutaj, no. wiesz, i zobaczyć, bo też mam na przykład synka i też widzę, że wiele rzeczy wynika jednak z tej biologii. No. Bo idę z nim na spacer, idzie jego przyjaciółka Wandzia obok, no. jedzie koparka, ale Wandzia nie będzie za koparką patrzyła, no. tylko mówi, przy każdym kwiatku się zatrzymuje. No. Z kolei Henio też na przykład kocha kwiatki, ale znowuż, nie wiem, kopie piłkę, a Wandzia nie jest zainteresowana. No. I, i jednak są takie, to, i to są takie cechy, jednak, które mamy gdzieś z urodzenia, wiesz, no bo... Nie, no też, no to jest zdecydowanie, no tego się, tego się nie oszuka, tak samo, wiesz, no kobiety mają przewalone, bo jeżeli muszą szybciej podejmować pewne decyzje, to tak ja, naprawdę. I wiesz, jak kocham już... Ale nie, ale wiesz, tej... nawet, nawet decyzje posiadania dziecka, nie? No. No to jest czystej biologii, po prostu facet może sobie bimbać ile chce. A kobieta jednak jeżeli chce, no to musi tę decyzję podjąć wszystko, co ma konsekwencje, że wypadnie z pracy na chwilę. Wiesz, no to. Yy, yy, i no to... nigdy nie ma odpowiedniego czasu tak naprawdę. No, wiem, Zawsze, wiem. To Ale jest... chodzi mi o to, że kobieta musi podjąć decyzję, bo ma jakby większe konsekwencje dla niej się z tym wiążą tak. dla faceta. To prawda, tu macie łatwiej. E... Ale krócej żyjemy i więcej samobójstw. I, i, i ale więcej. przecież się nie licytujemy, bo chcemy iść tak, razem, nie? Dokładnie. Przez nie, no życie. ja wam ja, nie życzę, żeby, żebyśmy w ogóle nie było samobójstwa, No żeby w ogóle nie było i i żebyśmy, wiesz, bo mi jest tak przykro, jak te związki się rozpadają i tak słyszę, wiesz, i tak widzę dużo takich ludzi, którzy na przykład mieli małżeństwa, mają dzieci, ale są mhm. po i tak sobie nie mogą posklejać tego wszystkiego. Mhm. Bo dla mnie też miłość jest najważniejsza no. w ogóle w życiu. Taka ogólna miłość i do siebie, i do ludzi, no. i do męża, i do dzieci. I ta miłość mnie buduje, i ta miłość mnie niesie. Nie ma dla mnie większej wartości chyba. No tak, to jest wartość wartości. Ty śpiewasz ciągle o miłości i tak właśnie myłe, ten tak. domagał o tej miłości. Tak, I Ja się jaram. Ja też. No, ale wiesz co? Jeszcze ostatnia rzecz. Już tak z ploteczek, no. że byłam na twoim koncercie. I widziałam, jak babki patrzą po prostu, jak ty śpiasz tej miłości. I też wiedziałam, że jest Zuza. I ty tak ładnie też ze sceny mówiłeś o niej i do niej. I to jest w ogóle dla mnie totalna oznaka męskości, żeby właśnie doceniać swoją kobietę. I to, i to jest oznaka męskości, a dla niektórych nawet odwagi się okazuje mężczyzn, wiesz? Żeby jasno, głośno mówić o tym i w ogóle wspierać kobiety i doceniać swoją kobietę też. No to... Ci, to, dziękuję Ci za tą postawę, bo to jest super. I, I to jest właśnie dobry przykład. I mój mąż też to robi i w ogóle i to jest właśnie takich nam trzeba mężczyzn. Dokładnie, jak ja i Borys. Dokładnie. I tym akcentem kończymy, kończymy tę kończymy. rozmowę słuchajcie. Także życzę wam takich mężczyzn, a tak naprawdę życzę Wam zrozumienia siebie, samego i swojego bliźniego, z którym spędzacie życie i spotykacie ich wszędzie w pracy, na ulicy. Mężczyzna też człowiek. Tak, też tak, dziękuję. Cześć. Cześć. Partnerem odcinka była marka Tołpa, producent linii Body and Soul, kosmetyków do ciała, do dbania o siebie w każdym nastroju. Zapachy olejków eterycznych oddziałują na nasze zmysły, a kolory balsamów jeżeli pod prysznic, żółty, zielony lub błękitny, pochodzą z naturalnych barwników i idealnie współgrają z zapachem. Pomagają pobudzić się do życia, wspomóc koncentrację lub wyciszyć. Bo warto zadbać o siebie w każdym nastroju.